wszystkim. Otwieram wspólne posiedzenie Stałej Komisji Rady Miasta. Na podstawie listy obecności stwierdzam obecność wymaganego kworum komisji. Proponowany porządek dzisiejszego posiedzenia. Punkt pierwszy. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 rok. Punkt drugi. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu miasta Gdyni za 2019 rok przez poszczególne komisje Rady Miasta dla Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu. Punkt trzeci. Sprawy różne. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do porządku? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa, Pani, Panów Radnych jest za przyjęciem porządku posiedzenia? Proszę o podniesienie ręki. Nie widzę. Przystępujemy do porządku obrad. Przechodzimy do punktu pierwszego. Przedstawienie raportu o stanie gminy. Proszę Panią Burmistrz o przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 rok. Panie i Panowie Radni, mam nadzieję, że Państwo zapoznaliście się z tym obszernym dokumentem. Dokument jest dosyć szeroki, bogaty w informacje o tym. Postaram się pokrótce omówić najważniejsze elementy z raportu o stanie miasta. Jeżeli będziecie Państwo mieli jakieś pytania, to ewentualnie wtedy poszerzymy tą wiedzę o raporcie. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami po nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, burmistrz miasta do 31 maja każdego roku przedstawia Radzie Miasta raport o stanie gminy. Taki raport podsumowuje wszelkie działania gminy w danym roku w różnych zakresach działania jednostki samorządu terytorialnego i proszę Państwa pokrótce. Z informacji ogólnych podam Państwu, już jak wiecie, ten gmin zajmuje obszar około 38,3 km². Miasto Dębin działa poprzez swoje organy, Rady Miasta, która liczy 15 radnych oraz burmistrza miasta, który jest organem wykonawczym, jednocześnie kieruje urzędem miasta przy pomocy zastępcy burmistrza, sekretarza i skarbnika. Rada Miasta pracuje poprzez podejmowanie uchwał, burmistrz wydaje zarządzenia i decyzje administracyjne i inne akty prawne. Według danych miejskich rejestru ewidencji ludności liczba mieszkańców miasta Dębin w 2019 roku wynosiła 15 281 osób. Poniżej macie Państwo tabelę, jak to się kształtowało od 2016 roku. Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy w kolejnych latach przedstawiała się następująco: w 2016 613, w 2014 616, w 2018 596, w 2019 697. Mamy tabelę, która przedstawia liczbę osób bezrobotnych na koniec grudnia i możemy sobie porównać tą sytuację od 2011 roku do 2019. I z tabeli wynika, że największa liczba bezrobotnych była w 2013, 2014 i 2015 roku, a w 2019 mamy najniższą liczbę bezrobotnych. W roku 2019 w ramach czynności służbowych pracownicy Urzędu Miasta Dęblin zarejestrowali w systemie Celnik 445 podmiotów gospodarczych działających na naszym terenie. Przy czym liczba aktywnych przedsiębiorców, dla których Dębin według rejestru stanowi główne miejsce wykonywania działalności, tutaj było 817 przedsiębiorców, oraz miejsce zamieszkania było tych przedsiębiorców 646. Informacja finansowa, wykonywanie wydatków inwestycyjnych. Proszę Państwa, wykonanie budżetu wyglądało następująco. Budżet miasta Dębin na 2019 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 stycznia, zmieniony kolejną uchwałą. Budżet miasta został zmieniany kolejnymi uchwałami, 9 przez 2019 rok.
Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie 6 056 700 zł. I to stanowi różnicę między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu. Poniższa tabela przedstawia Państwu dochody i wydatki miasta Dęblin na przestrzeni lat, począwszy od 2015 roku. I tak 2019 rok, wykonanie dochodów było na poziomie 72 880 496 zł 20 groszy. Wykonanie wydatków 78 937 196 groszy. No i deficyt, tak jak wcześniej wspomniałam, ponad 6 milionów złotych. Poniżej macie Państwo informacje, jak wyglądało wykonanie dochodów miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku, jakie to były dochody i wykonanie wydatków też na ten sam dzień, jakie to były wydatki. Jeszcze niżej macie Państwo porównanie poziomu dochodów i wydatków też na przestrzeni lat w postaci wykresu. Zadłużenie miasta Dęblin na 31 grudnia 2019 roku stanowiło kwotę ogółem 38 milionów złotych. I tutaj mamy wszystkie zadłużenia wobec banków i kwoty wymienione pod tą informacją. Na dole znajduje się tabela, która mówi o poziomie zadłużenia miasta na przestrzeni kolejnych lat, począwszy od 2015 do 2019 roku. Proszę Państwa, inwestycje realizowane w roku 2019. Ja tylko hasłowo podam te inwestycje, które były w tamtym roku realizowane, bowiem w trakcie sprawozdania z wykonania budżetu dokładnie inwestycje omówi Pan Naczelnik Wydziału RMI wraz z podaniem kwot i podaniem wykonawców. A więc w 2019 roku zajmowaliśmy się przebudową dróg w osiedlu Jagiellońskie. Wykonaliśmy nakładkę asfaltową na drogach w osiedlu Rycice. Zrealizowaliśmy projekt poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie etap pierwszy, termomodernizacja. Kończyliśmy w tym etapie szkołę podstawową numer 2, a także rozpoczęliśmy i realizujemy SPZOS oraz Urząd Miasta w Dęblinie. Dalej, w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie etap drugi, termomodernizacja. Zadanie obejmowało termomodernizację budynku miejskiego domu kultury. Ponadto stwarzaliśmy lepsze warunki rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego przy SSW. W tym roku będziemy już kończyć ten obiekt i od 1 września rozpocznie swoją działalność. W ramach zadania poprawa jakości powietrza poprzez modernizację budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin. W 2018 roku zrealizowaliśmy oświetlenie energooszczędne w osiedlu Jagiellońskim, a w 2019 został wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca wymiany oświetlenia w całym mieście. Zadanie rzeczowo konkretnie realizowane jest w tym roku i w tym roku w sierpniu zostanie zakończone. Dalej, budowa oświetlenia drogowego w ulicy Tysiąclecia. Wykonaliśmy oświetlenie w 2019 roku. Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Balonna. Zadanie to polega na budowie oświetlenia drogowego w tej ulicy w ilości 15 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem. W 2019 roku zawarta została umowa na pierwszy etap inwestycji, która obejmuje 4 słupy od strony ulicy Spacerowej. Przewidujemy zakończenie tego pierwszego etapu 30 kwietnia tego roku. Dalej, w ramach zadania modernizacja, rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin, zakup udziałów. Mamy, proszę Państwa, kończymy w tym roku, rozpoczętą w 2017 roku modernizację oczyszczalni ścieków. W tamtym roku zakończyliśmy budowę kolektora sanitarnego wraz z przełączami na osiedlu Rycice, a w tym roku, w tamtym roku wyłoniliśmy wykonawcę na realizację zadania budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w osiedlu Michalinów. Zadanie to trwa. I planowane zakończenie, tak, w sieci Michalinowie planowane zakończenie jest w lipcu 2021 roku.
Następne zadanie, jakie realizujemy, to modernizacja rozwój urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w formie zakupu udziałów przez MZG i MZG w ramach pieniędzy w 2019 roku wydatkował na realizację inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej, budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ulicy Jagiełły i wykonanie drugiego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wiślana. Dalej, w ramach modernizacji rozbudowy systemu odprowadzania ścieków, zaopatrzenie wodę na terenie aglomeracji Dębin. To zadanie z kolei obejmowało przejęcie od osób prywatnych nowo wybudowanych odcinków przewodu kanalizacyjnego leżącego w granicach pasa drogowego. W 2019 roku takich odcinków przejęliśmy 9 o łącznej długości 110 metrów bieżących za kwotę ponad 44 tysiące złotych. W ramach modernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Dębinie zadanie to zostało zakończone i odebrane 29 marca 2019 roku. Dokonaliśmy remontu budynku MDK wewnątrz. Komisja Oświaty prowadziła kontrolę w tym budynku i zapoznawała się z zakresem wykonanych prac, o których też powie pan naczelnik przy szczegółowym omówieniu zadań inwestycyjnych. No i wreszcie w ramach, proszę państwa, zadania szybciej, bezpieczniej z Dęblina do Ryk, w ramach wieloletniego zadania wraz z powiatem ryckim zakończyliśmy wykonanie nawierzchni i przebudowę chodników w ulicy Tysiąclecia oraz odcinku ulicy 1 Maja i Stawskiej, także budowę ścieżki rowerowej w ulicy Tysiąclecia, przebudowę ronda na przecięciu z ulicą Lipową. I proszę państwa, to zadanie również zakończyliśmy w 2019 roku, w grudniu. W ramach przebudowy ulicy Jagiellońskiej, Staromiejskiej i Stawskiej wydatkowaliśmy środki finansowe w proporcji, wraz z powiatem ludzkim, w proporcji 50-50, to są ulice powiatowe, i wykonaliśmy dokumentację na przebudowę tych ulic na terenie Dęblina. W punkcie 2.3 macie państwo omówione zamówienia publiczne. To są dokładnie omówiony jest przedmiot zamówienia, data przetargu, jakie miasto przeprowadziło, tryb udzielenia zamówienia, ilość złożonych ofert w danym przetargu, wartość wybranej oferty brutto i nazwę wybranego oferenta. Proszę państwa, w gospodarce komunalnej przestrzennej, o czym należało tu wspomnieć, że w 2019 roku przystąpiono do procedury sporządzenia dwóch planów miejscowych i tak obwieszczeniem burmistrza miasta Dęblin z dnia 15 maja 2019 roku przystąpiono do sporządzenia, miasto przystąpiło do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana 2 w Dęblinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żdżary w Dęblinie. Obydwa zadania trwają, zostaną zakończone w tym roku. Stan mienia komunalnego mówi pan inspektor Mirosław Paczek, ale tak ogólnie, jak państwo tutaj rzucicie okiem, mamy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku powierzchnię gruntów stanowiących mienie komunalne miasta ponad 207,51 hektara. I na tą powierzchnię gruntów składają się grunty w bezpośrednim zarządzie poszczególnych instytucji, grunty zagospodarowane przez miasto, grunty w użytkowaniu, grunty w dzierżawie, a także mamy drogi gminne. Dalej, lokale. Lokale gminne na terenie miasta Dęblin dzielimy na lokale socjalne i lokale mieszkalne. I tak, proszę państwa, mamy łączna liczba lokali na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 48 lokali o powierzchni 1733,48 m2. We wspólnotach mieszkaniowych mamy takich 45 lokali o łącznej powierzchni 1916,8 m2.
natomiast lokale mieszkalne przekazane na rzecz miasta Dębin to 26 lokali łącznie powierzchni 1055,48 metrów kwadratowych i to są lokale położone w budynkach wielomieszkaniowych, położonych głównie w osiedlu Wiślana, a także przy ulicy Dworcowej. Lokale użytkowe w pawilonie 33, w którym znajduje się na dzień składania przeze mnie raportu już mniej, bowiem w tym roku zostały sprzedane kolejne lokale. Natomiast w 2019 roku znajdowało się 6 naszych jeszcze lokali o łącznej powierzchni użytkowej 422,57 m2. No i naszym jest również budynek Urzędu Miasta o powierzchni 1937,52 m2. Teraz proszę Państwa przechodzimy do gospodarki lokalami socjalnymi, mieszkaniowymi i użytkowymi na terenie miasta Dęblin. I tutaj w ramach programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem na koniec 2019 roku miasto Dęblin posiadało 72 lokale mieszkalne i 47 lokali socjalnych. Jeden lokal użytkowy znajdujący się w budynku wspólnoty mieszkaniowej oraz 6 lokali użytkowych w budynku pawilonu, tak jak wcześniej wspomniałam, handlowego Wiślana 33. I czynności związane z zarządzaniem i administrowaniem mieszkaniowym zasobem miasta Dęblin wykonuje obecnie MZGK, który miasto jest 100% udziałowcem. Zasady polityki czynszowej niedawno uchwalaliśmy uchwałą Rady Miasta. Tylko przypomnę, że czynsze ustalane dla zasobów nie mogą przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej w skali roku, zaś maksymalna obniżka czynszu nie może przekroczyć 70% stawki bazowej. A dla lokali socjalnych ustala się stawkę czynszu w wysokości 50% stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. Jak wygląda przebieg gospodarowania zasobem mieszkaniowym? Tutaj proszę Państwa wspomnę, że w 2019 roku miasto Dęblin skierowało jedną osobę z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego. To było przy ulicy Podkorąży. I po zweryfikowaniu sytuacji rodziny wnioskodawców przedłużono z 7 rodzinami umowy najmu lokali socjalnych na kolejne lata. Dwie osoby podpisały umowy najmu lokalu mieszkalnego w osiedlu Wiślana 21 oraz Podkorążych 8a. Jedna osoba wstąpiła w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie artykułu 691 Kodeksu Cywilnego, czyli tak zwaną za opiekę nad osobą zamieszkującą, nad głównym najemcą. W ubiegłym roku przeprowadzono liczne remonty, zarówno w lokalach mieszkalnych, jak i socjalnych. I warto tu wymienić takie prace jak wymiana pieca grzewczego w lokalu socjalnym przy ulicy Warszawskiej 77, wymieniono 2 sztuki okien w lokalu przy ulicy Modrzyckiej, wykonano wentylację, przeprowadzono remont sanitariatu budynku socjalnego oraz utwardzenie terenu przy ulicy Okulnej 23, zakupiono piec grzewczy na potrzeby lokalu przy ulicy Podkorążych 4, wymieniono zabory termostatyczne wraz z przespawaniem gałązek przy grzejnikach oraz naprawiono ogrodzenie w budynku przy ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków 4. Dokonano rozpoczęcia remontu lokalu socjalnego przy ulicy Okulnej i proszę Państwa, z uwagi na okres, w którym zaczęto remont oraz zakres prac, część prac rozpoczęto w 2019 roku, natomiast zakończenie remontu przypadło na koniec marca tego roku. I dodatkowo zakupione niezbędne materiały do naprawy wymiennika ciepła w budynku przy ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków 4. Więc tych zadań inwestycyjnych, remontowych było sporo. Dodatki mieszkaniowe, proszę Państwa, pokrótce. Z zaplanowanej kwoty w budżecie 253 000 zł wydatkowano 218 033 zł 54 grosze. Z tym z dotacji wojewody z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych to była kwota 3944 zł 90 groszy oraz 214 088 zł 34 grosze ze środków własnych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Ze środków wojewódzkich przyznano i wydano 65 decyzji w sprawie dodatków energetycznych właścicielom i najemcom lokali, którym zostały przyznane dodatki mieszkaniowe i wypłacono tych dodatków na kwotę 3887,14 zł. Teraz proszę Państwa przechodzimy do infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta. Tutaj macie szeroko opisaną tą sieć.
ale według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku stan infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej przedstawia następująco. Mamy ujęcie wody Wiślana, opisane szeroko na stronie 24, ujęcie wody Jagiellońska, sieci wodociągowe i tutaj na terenie miasta mamy wymienioną długość tych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci wodociągowych, niżej mamy sieci kanalizacyjne, również no i stan techniczny, najstarsze sieci u nas kanalizacyjne, proszę Państwa, pochodzą sprzed roku 1939 i z roku 1947. I to te sieci w najgorszym stanie są na takich osiedlach, też warto wiedzieć, bo często się psują i wymagają napraw. To są odcinki sieci w osiedlu Stawy i Lotnisko. I to są sieci, które zostały nam przekazane przez Wojskową Agencję Mieszkaniową. Proszę Państwa, no mamy też wyeksploatowane sieci kanalizacyjne przekazane w użytkowanie w 2009 roku przez PKP. I te sieci pochodzą z lat 1942-83. Według stanu, proszę Państwa, na dzień 31 grudnia na terenie miasta realizowano zadanie, już mówię o nowych sieciach, modernizacja, rozbudowa systemu odprowadzania ścieków, zaopatrzenie w wodę na terenie aglomeracji Dębin, etap drugi. No i w ramach tego zadania zrealizowano pracę obejmująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej, o którym mówiłam, w osiedlu Rycice. No i rozpoczął się oczywiście kolejny etap w ramach tego zadania, a mianowicie sieci wodociągowej i sanitarnej w osiedlu Michalinów. Z zakresu, proszę Państwa, ochrony środowiska realizujemy program ochrony środowiska dla miasta Dęblin na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku, przyjęty uchwałą Rady Miasta Dęblin z 29 marca 2018 roku. I tak pokrótce, ten program obejmował takie zadania, jak realizowano proces stopniowego usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych, wykonano prace konserwacyjne robót melioracyjnych, podjęto działania zmierzające do wykonania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe dla miasta Dębin na lata 2023-2024. Przeprowadzono prace konserwacyjno-wysiłkowe drzewostanu rosnącego na gruntach stanowiących własność miasta Dębin. Zorganizowano akcję sprzątanie miasta, w ramach której wszyscy chętni mieszkańcy miasta zbierali zalegające odpady komunalne, jak również likwidowano tzw. dzikie wysypiska. Zorganizowano na terenie miasta akcję sprzątanie świata. Ona jest najczęściej organizowana w miesiącu wrześniu. W placówkach oświatowych realizowano konkursy ekologiczne, konkursy na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym. Realizowano alert ekologiczno-zdrowotny obejmujący swym zasięgiem powiat rycki. Proszę Państwa, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi, to tylko się zatrzymamy, bo to jest temat gorący i nas wszystkich interesujący. W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych w Urzędzie Miasta Dęblin ujętych zostało 13 240 mieszkańców. To był stan na dzień 31 grudnia 2019 roku, z czego 13 056 osób zadeklarowało zbieranie odpadów w sposób selektywny, a 184 osób zadeklarowało zbieranie odpadów w sposób nieselektywny. Tu poniżej macie Państwo wymienione, jaki rodzaj odpadów zbierany jest na terenie miasta Dęblin. Co ważne, w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku usługi polegające na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych na terenie miasta po przeprowadzonym oczywiście postępowaniu przetargowym wykonywało konsorcjum LIDER MZLK spółka z o.o. w Dęblinie oraz jego partner Prizero Serwis Wschód z Radomia. Na zagospodarowanie tych odpadów komunalnych miasto Dęblin zawarło umowę z ZUK-iem w Puławach na ulicy Dęblińskiej. Popiół i odpady budowlane przekazywane były na składowisko odpadów w Brzeźcach w gminie Stężyca. Koszt, jaki został poniesiony w związku z odbieraniem, odzyskaniem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w 2019 roku, tutaj macie Państwo, jak on się kształtował na poszczególnych zadaniach. A w 2019 roku ogółem koszty gospodarowania odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą ponad 3 miliony złotych. Wpływy natomiast z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do osób fizycznych
zgodnie z ustawą w 2019 roku wyniosły tylko 2 466 740,16 zł, a przypominam, że od 1 czerwca tamtego roku podwyższyliśmy o 100% opłatę za śmieci segregowane od osoby, czyli z 10 na 20, a mimo to wpływy nie pokryły nam kosztów poniesionych z tytułu gospodarki odpadami. Według raportów miesięcznych przedkładanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 2019 roku od mieszkańców na terenie miasta Dębnik odebrano kolejne frakcje i macie tutaj Państwo tabelę z kodem odebranych odpadów, rodzajem odebranych odpadów i masą, jaką odebrano te odpady, czyli prawie 4000 ton, tak, mamy sumę odebranych odpadów. No i według też raportów MZGK w 2019 roku mieszkańcy miasta dostarczyli do punktu, do PSZOK-u również odpady komunalne i tutaj mamy wymienione w tabeli, do PSZOK-a łącznie dostarczono 1000, to jest w tonach, tak? Ponad 3000, tak? Ponad 1000 ton odpadów komunalnych. I proszę Państwa, jak u nas idzie usuwanie azbestu? W 2019 roku miasto Dębnik realizowało projekt pod nazwą System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego. On był współfinansowany ze środków RPO WL na lata 2014 i 2020. I tu proszę Państwa, w ramach tego projektu Urząd Marszałkowski zorganizował nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych. No i myśmy tutaj się do tego projektu zgłosili. Zrealizowano również zadanie pod nazwą usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Dębnik w ramach tego projektu i one było w ramach współfinansowane ze środków budżetu miasta. W rezultacie tego zadania z 23 nieruchomości unieszkodliwiono łącznie ponad 35 ton azbestu. Pokrycia azbestowe pochodzą głównie z nieruchomości należących do osób fizycznych i w 2019 roku łącznie z tych dwóch projektów z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Dębnik usunięto 42, prawie 43 tony wyrobów zawierających azbest. Ten materiał przekazano do utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych. Proszę Państwa, układ w punkcie 3.8, układ komunikacyjny miasta, tu będzie się przedstawiał następująco, ja już tabel nie będę omawiała. Mamy tu po kolei numer dróg przebiegających przez miasto Dębnik, bo nasz układ to przede wszystkim droga krajowa numer 48 Tomaszów Mazowiecki Dębnik-Kock oraz droga wojewódzka 801 Warszawa Dębnik-Puławy Kazimierz Dolny oraz drogi powiatowe i to jest ta tabela pierwsza. W jaki sposób one, przez jakie ulice tutaj, z jakimi ulicami się te drogi nasze stykają. Tabela druga to obszerne zdanie relacji z dróg gminnych, czyli nazw ulic i numer dróg, jakie znajdują się na terenie miasta. Aż w punkcie 30, na stronie 32, ta tabela się nam kończy na pozycji 87. W 2019 roku do kategorii dróg gminnych zaliczono 7 nowych dróg, tu warto widzieć, ulicę Jaśminową, ulicę Jana Matejki, ulicę Mikołaja Reja, ulicę Brzozową, Akacjową, Księżycową, ulicę Lotników Polskich i ulicę Zygmunta Starego. Tutaj macie Państwo poniżej podane zadania, jakie miasto wykonywało na tych drogach w ramach utrzymania dróg gminnych. Poszczególne elementy, czyli zimowe utrzymanie przejezdności tych dróg, remonty cząstkowe dróg, letnie utrzymanie dróg gminnych, tak jak każdego roku są na dole wymienione. Aktualizowaliśmy projekty stałej organizacji ruchu na drogach gminnych. Mamy tutaj na Matejki, Reja, Wiślanej, Barkowej, Wąskiej i Prostej. Wdrożono projekt stałej organizacji ruchu w ramach oznakowania dróg, przeprowadzono aktualizację bazy danych ewidencji dróg gminnych i przeprowadzono pięcioletni przegląd stanu technicznego dróg gminnych oraz dróg znajdujących się na terenie będących własnością miasta. Dokonano pomiaru widoczności przejazdów kolejowych, drogowych z drogi na terenie miasta w zakresie ulicy Leśnej, dwóch przejazdów, ulicy Krzywej i jednego przejazdu i ulicy Saperu i dwóch przejazdów. Proszę Państwa, edukacja, wychowanie, sport i działalność kulturalna to bardzo szeroki obszar.
Tak pokrótce przypomnę Państwu, że w roku 2019 działalność edukacyjną prowadziło 9 placówek publicznych, w tym 3 przedszkola, 4 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, w tym 3 z klasami gimnazjalnymi. Szkoła podstawowa specjalna z klasami gimnazjalnymi w strukturach SSW i liceum ogólnokształcące funkcjonujące ze szkołą podstawową w strukturach zespołu szkół ogólnokształcących. W wyniku reformy oświatowej, jak pamiętamy, od 1 września 2019 roku zostały zlikwidowane gimnazja, natomiast wydłużono okres kształcenia w szkołach podstawowych do klas 8. I mamy tu na dole analizę projektów organizacyjnych, tu mamy nazwę szkoły, liczbę uczniów w tej szkole, liczbę oddziałów, liczbę etatów nauczycielskich, liczbę etatów administracyjnych w placówkach, liczbę etatów obsługi, możemy to wszystko prześledzić. Aż łącznie do tabeli ze strony 35, liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2018-2019 w przeliczeniu na pełny etat z uwzględnieniem posiadanych stopni awansu zawodowego. I tu mamy poszczególne placówki i nauczyciele według stopnia awansu, ich liczba etatowa. Stażystów kontraktowych, mianowanych, dyplomowanych i razem ile mamy w przeliczeniu tych nauczycieli, w przeliczeniu na pełny etat. Następna tabela to jest liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 19-20 w przeliczeniu na pełne etaty z uwzględnieniem posiadanych stopni awansu zawodowego. Również to jest tabela na stronie 36, czyli dokończenie tej tabeli. Tak, bo to było na przykład 18-19, a tabela jest z roku 19. Możecie Państwo zobaczyć, czy te etaty troszkę się nam zwiększyły. Rok szkolny poprzedni zakończyliśmy kwotą 234,35 etatu, a 19 256,02 etatu. Dalej liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 19-20 w publicznym przedszkolu integracyjnym Śluszatek, które znajduje się na stawach, osiedlu stawy, tutaj mamy poniżej w tabeli. I kolejne tabele to liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 18-19 według stopnia awansu zawodowego. No i taka sama tabela dotycząca liczby zatrudnionych nauczycieli w tym roku, czyli 19-20, który będzie się kończył w sierpniu 2020 roku, a zaczynał się w 2019 roku. I też tutaj, proszę Państwa, mamy tą etatowość. No i ostatnia tabela to struktura zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w poszczególnych placówkach i to w roku 2019. I tutaj mamy razem szkoły i przedszkola, wyżej mamy razem przedszkola, możemy sobie to prześledzić, a na dole mamy razem szkoły i przedszkola. To są pracownicy niepedagogiczni, pracownicy administracyjni. Realizacja zadań oświatowych na rzecz uczniów i jednostek podległych, to proszę Państwa miasto przekazuje środki finansowe na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenie pracowników i eksploatację budynków, w których szkoły realizują swoje zadania statutowe, a także przekazuje środki finansowe w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Mamy jedno przedszkole niepubliczne w Stawach, jak już wcześniej wspomniałam. No i ponadto, realizując ustawowe zadanie gminy, miasto w roku 2019 wykonało zadania wymienione na stronie, od strony 37, proszę Państwa, aż do strony omówione są 39. Tu wymienione są zadania zarówno inwestycyjne, jak i też, proszę Państwa, są wymienione zadania związane z dowozem uczniów, związane z pomocą materialną dla uczniów. Tam możecie się zapoznać z kwotą, jaka była przyznana na pomoc materialną, ilu uczniów taką pomoc uzyskało, w jakich szkołach i jakie orzeczenia, którym uczniom z orzeczeniami przekształcenia specjalnego przyznano taką pomoc materialną. W punkcie 5 mamy opiekę medyczną, to jest opisana kto i jaki zakład ją wykonuje oraz jak opieka medyczna wygląda w poszczególnych placówkach. Następnie mamy informacje o dofinansowaniu kształcenia młodocianych uczniów i tutaj widzimy w tabeli ilość liczby młodocianych, ilość pracodawców, którzy wystąpili o dofinansowanie. Mamy kwotę w 2019 roku, jako na ten cel przeznaczyliśmy, no i wysokość dotacji pozyskanej w 2019 roku. Widzicie, że kwota wypłacona pracodawcom i kwota dotacji jest tożsama, więc
kwoty dla pracodawców były ze środków zewnętrznych. No i tutaj dalej macie w punkcie 7 stypendia naukowe i zgodnie z naszą uchwałą w sprawie zasad udzielania stypendiów przyznane zostało stypendium imienia Jana Pawła II i łącznie stypendium otrzymało 64 w 2019 roku uczniów, w tym 31 ze szkół podstawowych, 15 z klas gimnazjalnych i 18 z liceum ogólnokształcącego. I na to wydaliśmy kwotę 35 800 zł. Realizacja programów oraz dysponowanie przyznanymi placówkom środkami, proszę Państwa, finansowymi i te wydatki na oświatę stanowią największą część budżetu każdej jednostki samorządu terytorialnego. Źródłem pochodzenia to głównie subwencja oświatowa, dotacje, środki własne gminy i inne. I w roku szkolnym 2019-2020 miasto Dęblin w ramach programów rządowych pozyskało środki na wzbogacenie stanu wyposażenia szkół i te szczegółowe informacje, ta informacja jest zamieszczona w tabeli, jest nazwa pomocy finansowej, cel programu, jakie rezultaty osiągnięto w ramach tego programu i jak ten program uczestnicząc e-szkoły w programie, w projekcie, które to były szkoły, są wymienione w ostatniej kolumnie tabeli. I proszę Państwa, w 2019 roku z dodatkowych środków pieniężnych, z rezerwy części oświatowej, subwencji ogólnej uzyskano dofinansowanie na wyposażenie szkoły podstawowej nr 2, pomoce dydaktyczne za kwotę 10 tysięcy, koszty związane z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, w trybie karty nauczyciela albo przechodzących na emeryturę również w trybie karty nauczyciela i tych kwot wypłacono 30 676 zł. Proszę Państwa, dalej mamy raport w raporcie o stanie miasta, tabelę z nazwą placówki, liczbą uczniów, w tym sześcioletnich uczniów w przeliczeniu do subwencji, plan budżetu na 2019 rok i subwencję ogólną na 2019, jaką otrzymaliśmy i dotacje z Urzędu Miasta według subwencji. I tu możemy, proszę Państwa, prześledzić, jak wyglądają te wydatki, jaka jest liczba uczniów, jak wyglądają te wydatki w szkołach, wydatki, subwencja, tak, i dotacja, czyli utrzymanie placówek na terenie miasta Dęblin w szkołach oraz utrzymanie placówek przedszkolnych na terenie naszego miasta. Przedstawiają się tutaj ogółem brutto, tak, w budżecie, ogółem budżet przeznacza, mamy subwencje na poziomie 12 milionów, tak, ponad 12 milionów złotych, 12 milionów 30 495 zł 70 groszy, a plan budżetu zakładał wydatki na całą oświatę 22 miliony 121 278 zł, więc widzimy, proszę Państwa, że jak wynika tutaj z przeprowadzonej analizy, dotacja miasta Dęblin do kosztów utrzymania szkół subwencjonowanych wynosi 6 miliony 367 331 zł 62 grosze, a dotacja do miejskich przyszkoli wynosi 3 miliony 365 zł 691 złotych 65 groszy. No i najwyższe zaangażowanie środków własnych według zaplanowanego budżetu wymagają szkoła podstawowa nr 3, ponad 44%, szkoła podstawowa nr 4, ponad 50%. Najmniej dotowanymi placówkami z budżetu miasta są SOSW, prawie 26% i ZSO, 31%, ponad 31% i szkoła podstawowa nr 2, ponad 34%. Następna tabela przedstawia nam, proszę Państwa, sumę wydatków w roku szkolnym 2019, średnia liczba uczniów, średni koszt na ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych. Górna część dotyczy szkół, natomiast tutaj dolna miejskich przedszkoli. No i mamy jeszcze tabelę z udziałem subwencji oświatowej w ogólnych kosztach i tak samo mamy tutaj wymienione poszczególne szkoły, kwota przekazanej subwencji na te szkoły i proszę Państwa, procentowy udział subwencji w ogólnych kosztach danej placówki i średnia subwencja na ucznia.
i w roku 2019 dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynosiła 512 095 zł, a subwencja na dzieci sześcioletnie w przedszkolach i szkołach wynosiła 737 516 zł. W roku szkolnym poprzednim 18-19 nastąpił wzrost utrzymania jednego wychowanka w przedszkolach miejskich średnio o blisko 982 zł. I tu mamy ostatnią tabelę dotacji i subwencji na dzieci w wieku przedszkolnym w stosunku do kosztów całkowitych średnich, średni koszt na wychowanka. I tu mamy już wymienione przedszkola, z których wychodzi właśnie, że w tamtym roku szkolnym nastąpił wzrost utrzymania na jednego wychowanka przedszkolnego o tak dużą kwotę, którą przed chwilą wymieniłam. Króciutko o sporcie. Na terenie miasta do dyspozycji mieszkańców dostępne są obiekty stadionu miejskiego oraz infrastruktura sportowo-rekreacyjna zlokalizowana zarówno na poszczególnych osiedlach, jak i przy placówkach oświatowych. I tu wiemy, że osiedlowa strefa rekreacyjna na osiedlu Wiślana przy ulicy Stężyckiej, osiedlowa strefa rekreacyjna na osiedlu Staszica przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, osiedlowa strefa rekreacyjna na osiedlu Mierzniączka przy ulicy Asnyka, osiedlowa strefa rekreacyjna na osiedlu Lotnisko przy Szkole Podstawowej nr 4, kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie, stadion miejski przy ulicy 15 Pułku Piechoty Pilku wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym, szkolne obiekty sportowe i rekreacyjne, i tu są wymienione, przy jakich placówkach te szkolne obiekty są. No i mam siłownie plenerowe na osiedlach Rycice, Masów, Lotnisko, Żdary, Jagielloński i Staszica oraz place zabaw na osiedlach Jagiellońskie, Stawy, Wiślana, Staszica, 15 Pułku Piechoty Wilków, Podchorążych, Irena, Żdary i Mierzwiączka. Ze stadionu oraz jego infrastruktury korzystają nieodpłatnie miejskie kluby sportowe, w szczególności piłkarskie. Jest to Miejski Klub Sportowy Czarni Orlęta Dęblin, Uczniowski Klub Sportowy Gabarytyn oraz Dęblińska Szkoła Sportu UPS Orlik Dęblin. W 2019 roku dokonano weryfikacji boisk mieszczących się przy budynku sanitarno-szatniowym. Weryfikacja wzbudzała bardzo wiele emocji z tego czasu. Na obu boiskach i w wyniku tej weryfikacji obydwa zostały boiska dopuszczone i można rozgrywać mecze piłkarskie. Murawa była utrzymywana na bieżąco, zostały przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne, takie jak nawożenie, wałowanie, podlewanie, koszenie boisk oraz malowanie linii. Do obsługi obiektu zatrudnione były dwie osoby, które zajmowały się technicznym przygotowaniem boisk oraz sprzątaniem. I tutaj w 2019 roku całkowity koszt utrzymania tego stadionu miejskiego wyniósł 73 923,94 zł. W ramach rozwoju ponadto sportu w Dęblinie w 2019 roku miasto zrealizowało projekt Lokalny Animator Sportu, projekt Zdobądź Dęblinka i ferie zimowe, proszę Państwa. Takie trzy zadania. Z zakresu działalności kulturalnej wiemy, że działalnością kulturalną na terenie miasta Dęblin w 2019 roku zajmowały się dwie placówki: Miejski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna. Miejski Dom Kultury to główne nurty działania placówki, takie jak muzyka, taniec, plastyka, teatr, piosenka poetycka, wikiniarstwo, ceramika, aktywizacja seniorów. Miejski Dom Kultury jest organizatorem wielu imprez plenerowych, festynów, festiwali, konkursów, warsztatów artystycznych. Aktywnie współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi i systematycznie wspiera także zarządy osiedlowe w organizacji takich wydarzeń jak Dzień Dziecka, przywitanie wakacji, pożegnanie lata, zabawy mikołajowe, karnawałowe. Służy pomocą w nagłaśnianiu wydarzeń artystycznych, placówkach oświatowych, bibliotece, SPZ-ie, MZGK. I tu mamy, proszę Państwa, jakie są zajęcia stałe oferowane przez Miejski Dom Kultury, możemy to przeczytać. No i proszę Państwa, warto zwrócić uwagę na taki punkt jak osiągnięcia artystyczne Miejskiego Domu Kultury. Proszę Państwa, one są wymienione na stronie 47, 48, 49 i 50, a także 51. I jest to, proszę Państwa, około 100, ponad 100 wydarzeń artystycznych, jakie w 2019 roku zrealizował Miejski Dom Kultury na terenie miasta w zakresie zadań kulturalnych, o których była wcześniej mowa.
Miejska Biblioteka Publiczna. Głównym zadaniem tej placówki jest realizacja potrzeb mieszkańców w zakresie czytelnictwa. Liczba czytelników w 2019 roku wyniosła 2681 osób. W stosunku do 2018 roku odnotowano lekki spadek o 50 osób. Za to stan księgozbioru na koniec 2019 roku wyniósł 44,535 woluminów, bo pozyskano 1284 pozycji, z czego 512 pozycji sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast 772 pozycje książkowe biblioteka zakupiła z własnych środków. I proszę Państwa, tutaj misją Miejskiej Biblioteki Publicznej jest nie tylko gromadzenie, zachowanie i upowszechnianie wśród czytelników zbiorów, ale też organizowanie różnorodnych imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym. I tak do tych imprez należą wystawy tematyczne, lekcje biblioteczne, imprezy cykliczne, spotkania autorskie, warsztaty, komputerowe, konkursy. I w bibliotece działają dwa kluby dyskusyjne, książki DKK. Mamy na następnych stronach wymienione wszystkie wydarzenia, jakie były w 2019 roku realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Było ich około ponad 52 wydarzenia artystyczne. Przez filię Wiślaną realizowano było 7 wydarzeń artystycznych. Tak samo było na filii osiedla Masów. Polityka społeczna, proszę Państwa, była bardzo dokładnie omówiona na ostatniej sesji, więc myślę, że tylko zapoznacie się Państwo z jej treścią, bo było sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku. Tu mamy w 2018. Wcześniej podany zakres realizacji, a także w roku 2019 dokładnie zostały omówione rodzaj świadczeń, ilość osób objętych pomocą społeczną według stanu aktualnego, jakie świadczenia były im wypłacane i jakie projekty są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie i w jakim zakresie. I proszę Państwa, przechodzimy do realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Dęblin i to również zostało omówione przez Komisję Interdyscyplinarną i Zespół Interdyscyplinarny, a także Miejską Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Dokładnie Państwo mieliście podaną informację odnośnie wydanych niebieskich kart, jaka pomoc jest udzielana, jakie jest zapotrzebowanie w mieście Dęblin na pomoc w zakresie Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, jak wygląda pomoc w zakresie problemów z narkotykami, jak realizuje się ta pomoc, jakie rodzaje czynności są wykonywane, aby zapobiec w tych środowiskach wszelkiej patologii. I oczywiście te wszystkie zadania wykonywane są nie tylko przez Ośrodek Pomocy Społecznej, nie tylko przez Miejską Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi, nie tylko przez Zespół Interdyscyplinarny, ale też przez placówki oświatowe, przez Miejski Dom Kultury, przez Miejską Bibliotekę Publiczną, przez Komisariat Policji i wszystkie struktury, proszę Państwa, struktury zakresu porządku publicznego działające na naszym terenie. Mieliście Państwo okazję wysłuchać informacji z działalności służb porządkowych na terenie miasta na ostatniej sesji. Każda z tych służb, i żandarmeria, i straż pożarna, i policja, jak i też straż kolei przedstawiły szczegółowo swoje działania w 2019 roku na terenie naszego miasta. Ochrona zdrowia publicznego, proszę Państwa, w mieście Dęblin i profilaktyka. My jesteśmy jako miasto organem tworzącym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, który to zakład realizuje u nas zadania własne gminy w zakresie opieki zdrowotnej mieszkańców. Zadaniem własnym jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką, rozwiązywaniem również tych problemów alkoholowych, o których wspomniałam wcześniej, realizowanych przez Miejską Komisję. Tutaj mamy, proszę Państwa, zestawienie na kolejnych stronach, zestawienie ile tych usług Miejska Komisja w 2019 roku w ramach tych działań wykonała. I mamy też taką informację, że nasza Miejska Komisja współpracuje w tym zakresie z poradnią
sporami uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia przy 6. Szpitalu Wojskowym z przychodnią SPZOS w Dęblinie, która w 2019 roku przyjęła łącznie 211 pacjentów, 211 osób, w tym uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. W 2019 roku na terenie gminy funkcjonowało 50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 36 punktów sprzedaży detalicznej i 14 punktów gastronomicznej. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone zostały na realizację zadań ujętych w programach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Dęblin oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Dęblin na rok 2019. Lokalny transport zbiorowy, jak wiemy wszyscy, proszę Państwa, u nas ta usługa jest prowadzona na terenie gminy, realizowana przez Miejski Zakład Komunalny Puławy, spółka z o.o., będący operatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Dęblin. No, stosownie oczywiście do zawartego 18 września 2015 roku porozumienia między gminą miasta Puławy a gminą miasto Dęblin. I teraz to porozumienie powierzało gminie miasto Puławy przez miasto Dęblin wykonywanie zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. ZUK, Miejski Zakład Komunikacji, czyli MZK w Puławach, jako operator realizował w 2015 roku tą usługę w ramach regularnej linii komunikacji miejskiej na obszarze miasta Dęblin w jego granicach administracyjnych dla linii 31 oraz od marca tamtego roku dla linii numer 30 na trasie Puławy-Dęblin. Puławy. I to były linie wyłącznie linii nauki szkolnej. Od 1 marca 2019 roku MZK Puławy realizowała przewóz pasażerów na trasie Puławy-Dęblin, Puławy na linii 30. Tam mamy podane przez jakie miejscowości ta linia 30 przebiegała. No i mamy informację dosyć cenną, że w okresie od 1 stycznia 2019 roku do czasu 1 grudnia 2019 roku z komunikacji miejskiej skorzystało 71 458 pasażerów. I tutaj mamy na poszczególnych liniach. Linia 31 49 058 pasażerów, a linia 30 22 400. I tutaj mamy posegregowanych pasażerów według biletów. W tym zauważalny jest fakt, że liczba pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej obsługiwanej przez MZK Puławy stale rośnie. I to wskazuje na coraz większe zainteresowanie mieszkańców tą formą. Mamy podane w tabelach, jak to się kształtowało od 15 do 19 roku. Ponadto w sferze wykonywania krajowego transportu drogowego na terenie miasta Dęblin funkcjonowało 10 przedsiębiorców świadczących usługi w ramach taksówek i 5 przewoźników w zakresie regularnych przewozów i tych zezwoleń udzielono przeze mnie na linii Dęblin, ulica Dworcowa, ulica Pułkownika Ściwiora i Dęblin i ulica Dworcowa. Oprócz przewoźników świadczących usługi transportowe na podstawie zezwoleń, czyli na terenie naszego miasta, usługi świadczyli tacy przewoźnicy jak PKS w Rykach, Biuro Turystyki Szkolnej, Vitur, Playpoken and Spybus Krzysztof Banach, Henryk Banaszek, Standus Bieleba, IPW Natur, Ireneusz Lenartowicz. Bezpieczeństwo publiczne, obrona cywilna. U nas, proszę Państwa, Rada Miasta rozpatruje zawsze raz w roku informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy i tak jak już poprzednio mówiłam, złożyli je na poprzedniej sesji komendanci Komisariatu Policji w Dęblinie, komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, komendant Placówki Służby Ochrony Kolei i komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej. Dosyć szczegółowo te zadania zostały omówione. Tutaj warto wspomnieć, że ochroną przeciwpożarową mieszkańców miasta zajmowały się Państwa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna Dęblin Masów. I z przedstawionych danych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rykach wynika, że w 2019 roku w mieście Dęblin stwierdzono łącznie 147 zdarzeń dotyczących działań ratowniczych i 129 wyjazdów przez siły posterunku PSP w Dęblinie. Gmina miasto Dęblin w dalszym ciągu udostępnia pomieszczenia na funkcjonowanie posterunku Komendy Powiatowej PSP. Ta siedziba mieści się w remizie OSP Dęblin Masów.
miasto wspiera działalność jednostki OSP Dęblin Masów, która jest jedyną formacją ochotniczej straży przeciwpożarowej funkcjonującą w naszym mieście i dzięki wzorowej współpracy samorządu oraz zarządu OSP na szczeblu miejskim, a także komendy powiatowej PSP w Rykach corocznie udaje się wspierać działania ochotników poprzez poprawę ich stanu, wyszkolenia czy też wyposażenia. I w ramach otrzymanego dofinansowania z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, których dysponentem była Komenda Powiatowa PSP w Rykach, jednostka nasza OSP Dęblin Masów w 2019 roku zakupiła nożyce hydrauliczne. Ponadto z udziałem dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jednostka OSP Dęblin Masów zakupiła 10 sztuk kurtek wyjściowych, 3/4 ocieplanych, 2 pary butów koszerowych, 2 pary butów na zawady i jeden kompletny zestaw dydaktyczny OSP. Miasto finansowało działalność OSP Dęblin Masów poprzez wynagrodzenia, w tym ekwiwalent dla strażników, dla strażaków będących w akcjach gaśniczych i szkoleniach. Wynagrodzenie również dla kierowcy pojazdu pożarniczego, badania psychologiczne i okresowe strażaków, ubezpieczenie osobowe strażaków i ubezpieczenie pojazdów strażackich, utrzymanie bieżące strażaków, to jest energia elektryczna, woda, gaz, telefon, wywóz nieczystości, zakup paliwa, części do pojazdów pożarniczych, sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja gaśnic, badanie techniczne pojazdów. I tu warto też, proszę Państwa, wspomnieć, że w okresie bezpieczeństwa terenowych organów obrony cywilnej jest burmistrz miasta Dęblin. Na terenie miasta ma zorganizowany system zarządzania kryzysowego zgodnie z ustaleniami ustawy o zarządzaniu kryzysowym i zarządzeniem burmistrza. Powołano gminny zespół zarządzania kryzysowego. 10 września 2019 roku zorganizowano szkolenie obronne na rzecz dla kierowników jednostek organizacyjnych z terenu miasta współdziałających z burmistrzem miasta w realizacji zadań obronnych, kadry kierowniczej Urzędu Miasta oraz pracowników realizujących zadania obronne. No, ważnym zakresem działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest problematyka przeciwpowodziowa i wiemy dlaczego. Leżymy przy Wiśle i jesteśmy najbardziej narażeni na ten stan klęski żywiołowej na terenie miasta, takim jak podtopienia, które co jakiś czas nas dotykają. Teraz proszę Państwa, o czym warto wiedzieć, w skład systemu ostrzegania, alarmowania na terenie miasta Dęblin wchodzą urządzenia, takie mamy, alarmowe, jak centrala alarmowa, syrena elektryczna, zajmującym budynek Urzędu Miasta Dęblin i 30 października 2019 roku przeprowadzono dla 41 osób, wobec których nałożono obowiązek udziału w szkoleniu ludności z zakresu powszechnej samoobrony. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Pokrótce, proszę Państwa, w 2019 roku realizowano zadanie w zakresie ochrony zwierząt w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Dęblin. W ramach tego programu na terenie miasta przeprowadzono odłów 15 bezdomnych psów oraz opłacono usługi weterynaryjne wraz z spełnieniem dyżurów. Zakupiono kamerę dla bezdomnych zwierząt, karną, przepraszam, do bezdomnych zwierząt, uczestniczono w akcji ratowniczych zwierząt oraz w odbiorze padłej zwierzyny. I tu proszę Państwa, pod punkcie 5.8 została szczegółowo omówiona współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Ten zakres został również szczegółowo omówiony na poprzedniej sesji. Możecie sobie Państwo to przypomnieć, że w ramach tego działania zaplanowanej kwoty 65 tysięcy złotych na realizację tych poszczególnych zadań ze stowarzyszeniami i organizacjami porządku publicznego wydatkowano 63 566 zł. Część środków finansowych nie została wykorzystana przez kluby, część jeden z klubów musiał zwrócić niewłaściwie wykorzystaną dotacji. Jaki zakres zadań był realizowany, macie Państwo w raporcie szczegółowo. W trybie pozakonkursowym brał udział jeden klub na kwotę 1000 zł, bo można oczywiście brać udział, ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu i w trybie pozakonkursowym na warunkach określonych w ustawie. Proszę Państwa, na stronie 76 macie szczegółowo omówioną współpracę pozafinansową, w jaki sposób miasto się angażuje w pracę stowarzyszeń i tych instytucji.
I tutaj możemy, proszę Państwa, też przeczytać, jakich instytucji, w jakim zakresie, co promujemy, na jakich zasadach, jak wspieramy instytucje nie tylko tą dotacją, ale też zakupieniem środków promocyjnych, udzielaniem patronatów różnym imprezom, uczestniczeniem w tych imprezach, nadawanie rangi tym imprezom poprzez udział różnych przedstawicieli samorządu, którzy się angażują w pokazanie, w podkreślenie, jak dużą wagę dla nas ma życie kulturalne, sportowe, zdrowotne na terenie miasta. Dlatego te stowarzyszenia wspieramy. Wspieramy swoją obecnością i innymi drobnymi gadżetami, czy też takimi możliwościami, jak czasami i bardzo często dostarczaniem na przykład agregatów prądotwórczych na wszystkie, naszego agregatu prądotwórczego na wszystkie imprezy, jakie są, to odbywają się na terenie miasta i w innych dziedzinach. Utrzymanie miejsc pamięci narodowej i opieki nad zabytkami. To, proszę Państwa, realizujemy w ramach innego programu opieki nad zabytkami miasta Berlin na lata 2017-2020. To było szereg działań podejmowanych w budżecie miasta na 2019 rok. Zabezpieczone środki finansowe na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Wydatkowano łącznie 2130,73 zł. I to było paliwo do posiadki, zakup środków kwasobójczych, artykuły do drobnych remontów i napraw. Zakupiono kwiaty, znicze na święta narodowe. Także opłacono przewóz uczestników na święta 15 pułku piechoty Wilków. W ramach tych środków kwasobójczych i różnych kosiarek pielęgnowano groby na cmentarzu komunalnym i na cmentarzu parafialnym. Miasto pozyskało też środki dotacji celowej z budżetu wojewody lubelskiego na zadanie pod tytułem w sprawie utrzymania grobów w cmentarzy wojennych. I ta dotacja została przeznaczona na wyremontowanie grobu Piotra Pawlonki i Zygmunta Dreli, to jest na cmentarzu komunalnym, te dwa groby parafialnym, a także na uzupełnienie grysem kwater jeńców włoskich i radzieckich na cmentarzu komunalnym w Dęblinie oraz wymianę zniszczonego krzyża na cmentarzu wojennym Balonna. I ta kwota z tych dotacji to 20 499,88 zł. Proszę Państwa, prowadzona jest współpraca z administracją wojskową w zakresie udostępniania najciekawszych obiektów podczas obchodów Dni Dęblina, tak jak zwiedzanie twierdzy Dęblin, czy też Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Warto wspomnieć, że w 2019 roku odbyła się taka dosyć istotna impreza z okazji pod nazwą Duch Morning w ramach współpracy wojsk NATO i Polski. Ona odbyła się na terenie twierdzy Dęblin z wielkim rozmachem. Szkoda, że w tym roku nie mogła, była planowana na 7 lipca, nie odbyła się niestety z powodu koronawirusa. Ale też wprowadziliśmy takie poza świętami 3 maja i świętami niepodległości, 11 listopada, ponad to, że nową imprezą była Good Morning Dęblin, obchodziliśmy również Europejskie Dni Dziedzictwa, już kolejny 4 rok, organizowane przez Miejski Dom Kultury we współpracy z Muzeum Sił Powietrznych, Ligą Morską i Rzeczą oraz Stowarzyszeniem Przystępnictwa Dęblin. Warto też wspomnieć, że od tego roku organizujemy koncerty organowe. W tamtym roku odbyły się 5 koncerty organowe. W tym roku nie rezygnujemy z tego typu działań i odbędą się w lipcu koncerty organowe z racji już wprowadzonych pewnych ulg w zakresie ilości osób przebywających w kościele, bo te koncerty odbywają się w kościele pod wezwaniem Chrystusa V. bowiem on posiada na dzień dzisiejszy najlepsze organy w Polsce i w okolicy. Realizacja uchwał Rady Miasta mamy na stronie 80. I tu, proszę Państwa, krótko, tylko Rada podjęła w 2019 roku 111 uchwał. I teraz większość, 97, została zrealizowana. 11 jest w trakcie realizacji i 3 uchwały nie zostały zrealizowane. Tu macie pełną Państwa informację w tabelach. Tabele przewijają się aż do strony 89. I proszę Państwa, krótko już podsumowując całość raportu,
Raport zawiera materiał, który opisuje stan faktyczny w dosyć czytelny sposób. Tak, aby każdy mieszkaniec mógł sobie wyrobić opinię na temat pracy naszego samorządu, bo wiecie, że raport jest poddawany jakby opinii cenzurze mieszkańców naszego miasta. Na podstawie zebranych informacji możemy określić zakres i skalę zmian, jakie na przestrzeni lat zachodziły w naszym mieście. Lektura tego raportu pokazuje, że sprawy publiczne i zarządzanie w sektorze publicznym są dziś problemem złożonym i charakteryzują się różną dynamiką. To, na ile możemy wpływać na rzeczywistość, nie jest tylko wynikiem procesów mających swoje źródło w działaniach samorządu, ale w dużym stopniu zależy też od rzetelnej informacji, zaufania i współpracy wszystkich środowisk działających na terenie miasta. Rok 2019 był dla miasta wyjątkowy w kilku aspektach. Realizowaliśmy wieloletnie zadania inwestycyjne. Pozyskaliśmy kolejne środki ze źródeł zewnętrznych. Przystąpiliśmy do procedury zmiany granic administracyjnych miasta. Podejmowaliśmy różnego rodzaju inicjatywy, które w dużej mierze stanowiły efekt działań zainicjowanych w latach poprzednich. Jesteśmy przekonani, że realizacja tych przedsięwzięć stanowi punkt wyjścia do podejmowania wyzwań w latach kolejnych. Z pewnością one są korzystne dla poprawy jakości życia mieszkańców i wpływają na zwiększenie atrakcyjności Dęblina. Niemniej jednak stanowią też o odpowiedzialności związanej z prowadzeniem racjonalnej gospodarki finansowej w perspektywie rosnącego zadłużenia miasta. Realizując zaplanowane zadania, władze samorządowe działają w sposób holistyczny, przemyślany. W trakcie mojej kolejnej kadencji, dostrzegając potrzeby wszystkich środowisk, staram się prowadzić politykę zapewniającą zrównoważony rozwój Dęblina jako całości społeczno-gospodarczej i terytorialnej. Tak jak zostało to przedstawione w przedłożonym materiale, zgodnie z założeniami strategii rozwoju miasta Dęblin na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030. W ubiegłym roku na podstawie tej strategii podejmowaliśmy zadania mające na celu wzmocnienie oraz ukierunkowanie potencjału rozwojowego miasta w możliwie najszerszym spektrum obszarów działalności. Realizując założone w strategii cele i określone priorytety, zabiegaliśmy o poprawę jakości sieci infrastruktury drogowej oraz lokalnego układu komunikacyjnego usprawniającego komunikację wewnętrzną. Tu poprawa stanu technicznego dróg i funkcjonalności oraz budowę nowych, w tym przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie, poprawę jakości powietrza, bezpieczeństwo mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego, poprawę bezpieczeństwa zbiorowego i osobistego mieszkańców i tu wsparcie służb poprzez uzupełnienie niedoborów sprzętowych tych jednostek, doposażenie i zakup wyposażenia, poprawę jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych, kulturalnych oraz budowę nowoczesnej infrastruktury, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Podchodzi, podejmowanie działań związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej, tu robiliśmy modernizację, rozbudowę systemu odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w wodę, rozwój urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, ochronę walorów kulturowych, przyrodniczych, krajobrazowych oraz turystycznych. Od kilku lat systematycznie pracujemy nad poprawą postrzegania Dęblina, zarówno jako miasta do życia, jak i miasta i miejsca otwartego na nowe projekty. Jak co roku, także w 2019 roku w ramach konkursu ofert oraz wspierania działalności kulturalnej przekazaliśmy stowarzyszeniom, klubom, organizacjom pozarządowym środki na organizację imprez sportowych, kulturalnych, na zadania z zakresu zdrowia, pomocy społecznej, edukacji i ekologii. Z treści tego raportu wynika, że pomimo dobrego ogólnego poziomu infrastruktury technicznej, miasto powinno ciągle ją rozbudowywać i ulepszać stan tej struktury, głównie w zakresie kanalizacji. Konieczne są także działania zmierzające do uporządkowania przestrzeni miejskiej poprzez zwiększenie ilości ścieżek rowerowych, doposażenie placów zabaw oraz modernizowanie tych już funkcjonujących. Istotną informację przekazują nam dane demograficzne. Z roku na rok maleje przyrost naturalny w mieście, a saldo migracji jest ujemne. Regularnie spada także liczba osób w wieku produkcyjnym. Jako samorząd musimy skupić się na stworzeniu właściwego środowiska dla rodzin, podjąć działania, które zatrzymają młodych ludzi lub zachęcą do osiedlania się w Dęblinie. Kolejnym wyzwaniem władz jest stwarzanie przyjaznych warunków dla aktywności zawodowej oraz poszukiwanie nowych możliwości poprawy warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej. Mamy świadomość, że mniejsze i większe zadania inwestycyjne, stale podnoszony komfort różnych sektorów życia, rozbudowywana infrastruktura oraz przyjazna polityka społeczna stanowią wizytówkę naszego miasta. Jestem przekonana, że przedłożony dokument będzie dobrą podstawą do przeprowadzenia analiz, w wyniku których zdefiniowane zostaną najmocniejsze i najsłabsze obszary w działaniach podejmowanych przez władze miasta.
a tematy wymagające zaktywizowania działań w najbliższych latach oraz właściwe kierunki rozwoju i zmian dla miasta Dęblina zostaną w wyniku tych kolejnych raportów przyjmowanych przez Prezydencję i Radę podjęte. Proszę Państwa, mam nadzieję, że omówiłam dosyć szczegółowo raport tam, gdzie nie były rozwinięte punkty. Proszę o wnikliwą analizę i przeczytanie sobie jako lektury, ponieważ to wszystko, co znajduje się w tym raporcie, to jest realizacja zadań własnych miasta Dęblin tylko w jednym roku budżetowym. Ale ona już rzutuje na to, co będziemy robić w dalszych latach i co zrobiliśmy do tej pory w zakresie rozwoju miasta. Jak macie Państwo jakieś pytania, proszę pytać. Czy członkowie komisji mają jakieś pytania do uwagi do przedstawionego raportu o stanie gminy? Nie widzę. Dziękujemy za zapoznanie nas z raportem o stanie gminy. Przechodzimy do punktu drugiego. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu miasta Dęblin za 2019 rok przez poszczególne komisje Rady dla Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu. Proszę skarbnika miasta Dęblin o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2019 rok. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przedstawię w takim pokrojowym zakresie sprawozdania, które Państwo dostaliście szczegółowe. Pani Burmistrz część informacji już z raportu przedstawiła, więc jak się spróbuję jakaś informacja, przepraszam z góry, nie ustalałyśmy swoich wypowiedzi. Sprawozdanie Państwo dostaliście w dniu 30 marca, zostało opublikowane na stronie internetowej, zatwierdzone zarządzeniem burmistrza miasta nr 46 z 2020 roku. Poddane zostało opinii Regionalnej Izby Obrony Gminy. Przedstawię, pozwolicie Państwo, sprawozdanie w zaokrągleniu do złotówek. Budżet miasta na rok 2019 uchwalony został przez Radę Miasta uchwałą z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Dęblin. Rada przyjęła budżet miasta Dęblin, ustalając dochody budżetu na kwotę 64 320 102 zł, wydatki na kwotę 73 664 960 zł. W ciągu roku w budżecie miasta wprowadzono szereg zmian zmniejszających i zwiększających dochody i wydatki budżetu miasta. Zmiany były wprowadzane uchwałami oraz zarządzeniami burmistrza miasta. Uwzględniając przyjęte zmiany, na koniec roku 2019 plan budżetu wynosił 71 412 604 zł, a plan wydatków 79 487 644 zł. Realizacja dochodów budżetu za 2019 rok przedstawi się następująco. Budżet po stronie dochodów został zrealizowany w 102,1%, łącznie na kwotę 72 880 496 zł. W stosunku do 2018 roku nastąpił wzrost dochodów zrealizowany o 16,8%. Plan dochodów w takiej wersji tabelarycznej łącznie z wykonaniem i kwotowym i procentowym wykonaniem macie Państwo w tabeli numer 1 dołączonej do sprawozdania i omawiając plan dochodów skupię się na takim układzie księgowym, czyli do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowych. Pierwszy dział budżetu, dział rolnictwo i łowiectwo. W ramach tego działu zaplanowano pozyskać kwotę 8 838 zł, otrzymano 8 842 zł, 100% planu i w ramach tego działu wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 8 748 zł. Oraz odnotowano wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę 94 zł.
Dział transport i łączność. Plan 1 645 633 zł. Wykonanie wyniosło 1 645 563 zł. Wykonanie stuprocentowe. Tutaj odnotowano wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania przebudowa dróg osiedla Jagiellońskie w Dębinie etap trzeci. Dotacja wpłynęła w wysokości 1 645 257 zł oraz odnotowano wpływy z usług z tytułu reklam w pasie drogowym w kwocie 306 zł. Dział gospodarka mieszkaniowa. W dziale tym zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 1 437 300 zł, głównie z majątku gminy. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 1 831 397 zł. Co stanowi 127,4% planu. W ramach tego działu wpłynęły następujące dochody. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 115,76 zł. Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego 80,129 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności 168,031 zł. Wpływy ze sprzedaży lokali 581,573 zł. Wpływy ze sprzedaży gruntów 121,816 zł. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opław 1,342 zł. Dochody z opłaty za postępowanie dotyczące rozgraniczenia nieruchomości oraz wpływy z tytułu opłat za ustawienie kontenerów 2,967 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 677 340 zł. Wpływy z tytułu opłaty rezerwacyjnej, która jest pobierana na obu miejskich targowiskach 85 945 zł. Wpływy z tytułu odsetek 712 zł. Wpływy od osób handlujących na targowiskach korzystających z energii elektrycznej 7355 zł. Dział działalność usługowa. Plan na koniec roku w tej klasyfikacji budżetowej wynosił 142 500 zł. Wykonanie wyniosło 163 657 zł, co stanowi 114,9% planu. Na wykonanie w tym dziale miały wpływ następujące dochody. Wpływy z usług dotyczących cmentarza komunalnego 143 155 zł. Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na otrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie naszego miasta 20 500 zł. W ramach tego działu uzyskano również odsetki w kwocie 2 zł. Dział informatyka. Na plan 1960 zł wykonanie wyniosło 100%. W dziale tym dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wydatków za rok ubiegły na projekt grantowy rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej. Dotyczy to mikroprojektu przyjazny internet, rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta Dębnik. Dział administracja publiczna. Zaplanowano dochody w wysokości 3 252 731 zł. Wykonanie 3 259 816 zł. To jest 100,2% planu. Kwotą tą uzyskano z następujących dochodów. Wpływy własne gminy z tytułu 5% wpływów od opłat za udostępnienie danych osobowych 25 zł. Dotacja celowa z utrzymania obsługi administracyjnej w zakresie zadań ustawowo zleconych gminom 201 656 zł. Wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali Urzędu Miasta Dęblin 18 994 zł. Wpływy za użytkowanie sieci internetowej oraz usług telekomunikacyjnych od wynajmujących lokale w budynku Urzędu Miasta wyniosły 7 071 zł. Wpływy z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za szkody wynikłe na skutek awarii sprzętu oraz zniszczenia mienia będącego własnością miasta wyniosły 39 356 zł. Wpływy z lat ubiegłych dotyczące podatku VAT, kosztów komorniczych, sądowych i egzekucyjnych wyniosły 1 223 zł. Wpływy z tytułu opłaty za ustawienie kontenerów za ubiegłym roku wyniosły 227 zł. Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Wyrkach na pokrycie wydatków poniesionych za zwrot kosztów podróży osobom stającym do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku wyniosła 561 zł. Wpływy z lat ubiegłych z tytułu korekty faktury za gadżety promocyjne uzyskano w kwocie 418 zł. Wpływy z tytułu dzierżawy przyłącza teletechnicznego w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych na odcinku od budynku Głej Szkoły do budynku mieszkalnego w osiedlu Stawy
w roku ubiegłym oraz wpływy z odzyskanego podatku VAT z tytułu termomodernizacji budynków szkół wyniosły 4817 zł. W ramach tego działu wpłynęła również dotacja z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na projekt poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dębinie etap pierwszy termomodernizacja. Wysokość wpływu to 2 985 468 zł. Kolejny dział budżetu Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa. Plan 173 431 zł. Wykonanie wyniosło 172 381 zł. W ramach tej klasyfikacji wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 3894 zł. Dotacja również z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 84 967 zł. Dotacja również z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przekazywaniem depozytów z wyborów do Rady Miasta, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru do Burmistrza Miasta z roku 2018 roku, która wyniosła 194 zł. I jeszcze jedna dotacja w ramach tej klasyfikacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wpływ dotacji odnotowano w wysokości 83 326 zł. W dziale Obrona Narodowa plany wykonanie 600 zł. W ramach tego działu wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów szkoleń obronnych. Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Obrona Przeciwpożarowa, plan 7355 zł, wykonanie 600 zł. W ramach tej klasyfikacji wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń w zakresie obrony cywilnej. Dział Dochody od usług prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. To największy dział budżetu, w którym miasto jest w stanie pozyskać dochody własne. Na zaplanowaną kwotę 28 213 753 zł osiągnięto dochody w wysokości 29 191 453 zł. Stanowi to 103,5% planu. Wpływy tego działu dotyczą następujących pozycji. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 31 775 zł. Odsetki od nieterminowych płac tych podatków do opłat 13 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłynął w wysokości 8 209 102 zł. Podatek rolny od osób prawnych 1 874 zł. Podatek leśny od osób prawnych 46 927 zł. Podatek od środków transportowych od osób prawnych 80 676 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. W tej pozycji zwrócono na rzecz Urzędu Skarbowego kwotę 1530 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 267 zł. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat 22 232 zł. I przechodząc do osób fizycznych, podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynął w wysokości 1 840 905 zł. Podatek rolny od osób fizycznych 92 003 zł, podatek leśny od osób fizycznych 994 zł, od środków transportowych 140 019 zł, od spadków i darowizn 82 680 zł. Opłata targowa wpłynęła na rzecz miasta w wysokości 208 116 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 484 680 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnień 8757 zł. Odsetki 34 154 zł. Wpływy z opłaty skarbowej 37 291 zł. Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odnotowano w kwocie 384 353 zł. Wpływy z opłat za wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na przewozy osób oraz opłaty planistyczne 4970 zł. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej według wydanych przez miasto decyzji uzyskano w kwocie 101 001 zł.
Wpływy z tytułu kosztów upomnień 70 zł, odsetki 23 zł. Wpływy z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych 924 zł. W ramach tej klasyfikacji budżetowej wpływają również udziały w podatkach na rzecz miasta i tak, jeśli chodzi o udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływ w ubiegłym roku wyniósł 16 863 957 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 515 218 zł. W dziale różne rozliczenia na plan 12 661 525 zł. Wykonanie wyniosło 100%. W dziale tym wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 12 628 045 zł. Oraz dochody z tytułu odsetek od depozytu automatycznego od środków na rachunkach bankowych. Dochody z tego tytułu wyniosły 36 986 zł. Wpływy wynikające z rozliczenia podatku VAT, taka normalna kwota 3 zł i dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu refundacji zrealizowanych w 2018 roku zadań zleconych z zakresu utrzymania administracji, obsługi administracyjnej w kwocie 480 zł. Dział oświata i wychowanie. W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 914 201 zł. Wpłynęły wyższe 925 418 zł, co stanowi 101,5% planu. Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje. Dochody uzyskane z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych, szkół specjalnych, przedszkoli oraz liceum ogólnokształcącego 6323 zł. Dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z przeznaczeniem dla SSW w terminie 2480 zł. Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 47 702 zł. Środki otrzymane z innych miejsc z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkających w innych gminach, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych oraz do przedszkoli na terenie miasta Dębni 154 729 zł. Dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 455 975 zł. Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach przedszkoli. Tutaj niewielka kwota 7 zł wpłynęła. W ramach tego działu wpłynęły również środki w wysokości 26 377 zł z grantu z przeznaczeniem na projekt unijny realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie w ramach programu Erasmus+. Uzyskano również dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych zatrudnionych w naszych placówkach oświatowych w kwocie 111 568 zł. Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 8 418 zł. Dotacje z przeznaczeniem na wyposażenie szkół, podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe 110 700 zł. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zniszczone podręczniki przez uczniów 1138 zł. W dziale ochrona zdrowia dochody w wysokości 1600 zł. Zaplanowano wykonanie wyniosło 1697 zł, co stanowi 106% planu. Uzyskane dochody to wpływy z usług dotyczących zwrotu kosztów korzystania z energii elektrycznej w celach inwestycyjnych w świetlicy w osiedlu Młynki. Dział pomoc społeczna. Zaplanowano dochody w wysokości 1 853 287 zł, wykonane wyniosło 1 755 168 zł. W ramach tego działu wpłynęły następujące dochody. Dotacja przeznaczona na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków oraz świadczeń oraz rozliczenie tej dotacji z roku ubiegłego łącznie 39 120 zł. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych wpłynęła w kwocie 201 048 zł. Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych 3945 zł. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych oraz rozliczenie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych to kwota 480 354 zł. Wpływy z usług opiekuńczych realizowanych przez punkt opieki przy ośrodku pomocy społecznej w Dęblinie 11 872 zł. Dotacja przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej 270 836
złotych. Ocena prowadzona na rachunku bankowym ośrodka 6 270 zł. Dotacja przeznaczona na pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach wieloletniego programu rządowego oraz dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 220 657 zł. W ramach tej klasyfikacji wpłynęły również środki na realizację projektu Aktywna Jesień, środki z budżetu europejskiego oraz budżetu państwa w kwocie 521 067 zł. W kolejnym dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Planowano pozyskać dochody w wysokości 51 287 zł. Wykonanie wyniosło 100%. Uzyskane dochody to dotacja ze starostwa powiatowego z przeznaczeniem na pokrycie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w Dębinie w kwocie 50 267 zł. Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 6 zł oraz wpływy darowizn dla WTZ-ów 1020 zł. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody w wysokości 332 393 zł, wykonanie wyniosło 312 994 zł i w ramach tego działu wpłynęła dotacja na projekt realizowany przez miasto stworzenie lepszych warunków dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SSW. Kwota dotacji 200 022 zł. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, które obejmują stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zamieszkujących nasze miasto. Kwota dotacji 109 457 zł. Dotacja w ramach rządowego programu pomocy uczniom wyprawka szkolna 2152 zł. Wpływy z tytułu zwrotu stypendium socjalnego za rok ubiegły, które zostało pobrane w nadmiernej wysokości 1363 zł. Kolejny dział budżetu, duży dział, to dział rodzina. Zaplanowane dochody w wysokości 17 8 153 zł. Wykonanie wyniosło tych dochodów 16 971 683 zł. W dziale tym wpływają środki przeznaczone na wypłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej i to są następujące dotacje. Dotacja na wypłatę świadczenia 500+, 11 071 070 zł. Wpłynęły również odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 65 zł. Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 9 150 zł. Dotacja na wypłatę świadczeń rocznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę świadczeń 5 033 534 zł. Wpływy własne gminy z tytułu dochodów uzyskanych z pokroceń zaliczek alimentacyjnych i odsetki z tego tytułu 89 047 zł. Wpływy z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 25 958 zł. Dotacja na realizację zadań zleconych z przyznawaniem karty dużej rodziny oraz wypłaty za duplikaty tej karty 2096 zł. Dotacji na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny 18 126 zł. Dotacji na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu Dobry Start 511 520 zł. W ramach tej klasyfikacji budżetowej oprócz dochodów przeznaczonych na wypłatę świadczeń przez ośrodek pomocy społecznej wpływają również dochody z wpływów uzyskanych przez miejski żłobek. W ubiegłym roku kwota tych wpływów wyniosła 158 238 zł. W ramach tej klasyfikacji wpłynęły również środki z tytułu wpływów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na rodziny zastępcze 228 zł, dotacji przeznaczonej na zakłady składek ubezpieczenia zdrowotnego ze środków i świadczeń 41 653 zł, wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wpłynęły w wysokości 8156 zł. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ustalono na kwotę 3 339 170 zł. Wykonanie wyniosło 106,4% planu. W tym wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2466 zł.
przepraszam, 2 466 740 zł. Wpływ dotacji z przeznaczeniem na projekt poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin. Odnotowano w kwocie 850 978 zł. Wpływ z tytułu energii elektrycznej oświetlenia mostu od gminy Sicielów 6059 zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 222 880 zł. Oraz wpływ z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 6932 zł. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego plan wynosił 366 847 zł. Wykonanie wyniosło 100%. W dziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na projekt modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury. W ostatnim dziale dochodu budżetu, w dziale Kultura Fizyczna, otrzymano w ramach tego działu niewielką kwotę w wysokości 26 zł z tytułu odsetek dotyczących zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego z projektu nauki pływania Umiem pływać z domu delfinka. Podsumowując realizację dochodów, należy zaznaczyć, że dochody zostały zrealizowane względem roku poprzedniego w wyższej kwocie o 16,8%. Łącznie cały plan dochodów został zrealizowany również powyżej założeń na 102,1%. W tym dochody własne zrealizowane stanowiły 47,3% ogółu planu, dotacje celowe 35,4% planu, subwencja stanowiła 17,3% planu. Na stronach 60, 61 i 62 macie Państwo wykresy, które obrazują strukturę realizacji dochodów. Mimo realizowanych czynności egzekucyjnych zmierzających do odzyskania, wyegzekwowania zaległych zobowiązań z tytułu podatków i opłat, na koniec 2019 roku zaległości z tytułu podatków i opłat wyniosły 1 895 828 zł. Jest to kwota bez odsetek. Największe kwoty dotyczą dochodów z tytułu prawy. Podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, opłaty targowej oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych. W związku z tym, że to nie tylko zaległości realizowane przez Urząd Miasta, ale są również zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, czyli świadczenia, które realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, należy tutaj zaznaczyć, że z tego tytułu nie wpłynęła na rzecz miasta kwota 2 695 875 zł. Wobec powyższych wszystkich zaległości wszczęto oczywiście postępowania egzekucyjne, które i w bieżącym roku są również realizowane. Ogółem dochody zostały, uważam, zrealizowane prawidłowo. W większości pozycji nastąpiło ponadplanowe wykonanie dochodów. Kilku nie zostało procentowo wykonane, ale to już takie nieliczne pozycje. I przechodząc do realizacji wydatków. Państwo macie tą tabelkę numer 2, gdzie tam jest szczegółowo plan, wykonanie i proces realizacji planu. W trakcie roku, po zmianach wszystkich, które były w trakcie roku, plan na koniec roku wynosił, plan wydatków wynosił 79 487 644 zł. Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 78 937 196 zł. To jest 99,3% planu. W stosunku do roku 2018 wydatki zrealizowano, nastąpił wzrost wydatków zrealizowanych o 13,2% planu, o 13,2%. Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, wzrost nastąpił w stosunku do roku poprzedniego o 15,6%. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco.
Ja pozwólcie Państwo, mówię oczywiście tylko wydatki bieżące, Pan Naczelnik, wydatki inwestycyjne. W dziale rolnictwo i łowiectwo na plan 10 517 zł, wydatkowano 10 665 zł i w ramach tego działu kwotą 1917 zł wydatkowano, przekazując 2% uzyskanych z tytułu podatku rolnego na rzecz izb rolniczych, natomiast kwotą 8748 zł wydatkowano na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego. Dział transport i łączność, plan wynosił 4 922 626 zł, wydatkowano 4 922 553 zł. W wydatkach tego działu, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, to stanowiły kwotę 684 967 zł. Z wydatków bieżących odnotowano następujące pozycje. Wydatek stanowiący dotację na lokalny transport zbiorowy w kwocie 335 040 zł. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 349 927 zł. W ramach tego zadania sfinansowano zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminy, eksploatację i konserwację pomników deszczowych w Sienkiewicza Bajana, utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z likwidacją awarii tej sieci, remonty cząstkowe dróg gminnych, letnie utrzymanie dróg gminnych, ewidencję dróg gminnych, aktualizację i pomiary widoczności przejazdów kolejowo-drogowych z drogi na terenie miasta Dębin, aktualizację projektu stałej organizacji ruchu, wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu oraz inne mniejsze wydatki typu likwidacja uszkodzeń tablic z nazwami ulic, zakup ustawa i montaż części zadaszenia wiatru przystankowej, zniszczonego oznakowania plenowego, opłata za użytkowanie gruntu pokrytych wodami. W dziale turystyka dodatkowano zgodnie z planem 4000 zł, przekazując paliwo, czy zwracając koszty zakupu paliwa dla wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego patrolującego tereny rzeczne. W dziale gospodarka mieszkaniowa na plan 1 140 000 wydatkowano 1 090 605 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach tego działu przedstawia się następująco. Wykup nieruchomości i gruntów na rzecz miasta 51 972 zł. Przygotowanie dokumentacji do celów prawnych, sporządzenie umów notarialnych, opłaty związane z usługą gospodarki gruntami i nieruchomościami 39 356 zł. Na utrzymanie targowisk w ubiegłym roku wydatkowano 195 498 zł. Na adaptację i modernizację oraz utrzymanie lokali komunalnych wydatkowano 803 779 zł. W dziale działalność usługowa plan wynosił 203 550 zł, wydatki 201 057 zł. W ramach tego działu wykonano następujące zadania. Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 22 866 zł. Na utrzymanie cmentarza komunalnego wydatkowano 155 561 zł. Na utrzymanie grobownictwa wojennego 22 631 zł. W dziale informatyka na plan 1673 zł wydatkowano 1672 zł i w ramach tego działu przekazano część dotacji w ramach zadania przyjazny internet, rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta Dębin. W dziale administracja publiczna plan wynosił 10 053 830 zł, wydatki wyniosły 10 049 385 zł. Z tego wydatki bieżące to kwota 5 665 794 zł. Na wydatki bieżące składają się następujące pozycje. Wydatki na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone to kwota 201 656 zł. Wydatki związane z Radą Miasta 229 206 zł. Utrzymanie Urzędu Miasta 4 992 786 zł. Pokrycie wydatków poniesionych przez miasto na zwrot kosztów podróży osób ustających do kwalifikacji wojskowej 561 zł. Promocja miasta 190 198 zł. Dofinansowanie działalności zarządów osiedlowych w ubiegłym roku wyniosło 29 861 zł.
koszty komornicze, egzekucyjne, usługi pocztowe, bankowe oraz wynagrodzenie związane z poborem podatków i opłat to koszt ubiegłoroczny 21 527 zł. W dziale Urzędy Naczelne Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa zaplanowano kwotę 173 431 zł. Wydatki wyniosły 172 381 zł. W ramach tej klasyfikacji budżetowej wypłacono wynagrodzenie za sporządzenie aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 3894 zł. Poniesiono koszty na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 84 967 zł. Pokryto koszty związane z przekazywaniem depozytów z wyborów do Rady Miasta, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyborów na burmistrza 194 zł. Oraz poniesiono koszty na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Koszt tego zadania to 83 326 zł. W dziale Obrona Narodowa zaplanowano i wydatkowano kwotę 600 zł na przeprowadzenie szkoleń z zakresu zadań obronnych. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zaplanowano 166 575 zł, wydatkowano 114 252 zł. W ramach tego działu dofinansowano komisariat policji na gminie kwotą 6 tysięcy zł. Poniesiono koszty utrzymania ochotniczych straży pożarnych w osiedlu Masów w kwocie 98 193 zł. Przeprowadzono szkolenie ludności z zakresu powszechnej samoobrony w kwocie 600 zł. W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano 704 zł na wynajem samochodu ciężarowego do transportu mobilnego systemu przeciwpowodziowego i drogą konserwacji tego systemu. Na zamontowanie dodatkowego monitoringu poniesiono koszty wydatki w wysokości 8455 zł. W dziale usługa publicznego zaplanowano kwotę 966 tysięcy zł, wydatkowano 964 784 zł. Na zakładę odsetek od kredytów oraz na odemitowane obligacji. W dziale różne rozliczenia plan wynosił 50 zł, wydatkowano 2 zł na koszty związane z rozliczeniem podatku VAT oraz zaplanowano rezerwę ogólną, którą ostatecznie ustalono na kwotę 3555 zł, której nie rozdysponowano. W dziale Oświata i Wychowanie oraz w dziale Edukacyjnego i Wychowawcza zaplanowano w budżecie kwotę 27 284 584 zł, wydatkowano 27 112 878 zł. Z tego 12 828 045 zł pochodziło z subwencji oświatowej. 1 074 852 zł z dotacji. A miasto do całości oświaty, pani burmistrz tam wskazywała na poszczególne typy szkół, ile dołożyło łącznie na oświatę w ubiegłym roku, dołożyło 13 409 981 zł, co stanowi prawie połowę całego budżetu oświaty. Budżet oświaty został wydatkowany w następujący sposób. Na szkoły podstawowe wydatkowano 11 533 784 zł. Oddziały przedszkolne to koszt ubiegłoroczny 366 500 zł. Świetlice dziecięce szkół podstawowych 1 443 819 zł. Państwo, jeżeli będziecie chcieli spojrzeć na szczegółową analizę na poszczególne szkoły podstawowe, która ile kosztowała, to na stronie 76 i 77 macie Państwo taką tabelkę z danymi. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wydatkowano 342 773 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących 365 004 zł. Na utrzymanie gimnazjum 804 877 zł. Na utrzymanie liceum ogólnokształcącego wydatkowano 1 976 222 zł. Utrzymanie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wyniosło 4 430 647 zł.
utrzymanie miejsc w przedszkoli 5 172 855 zł. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosło 110 700 zł. Dowożenie uczniów do szkół kosztowało miasto 66 732 zł. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 191 748 zł. W ramach pozostałej działalności działów oświatowych przeznaczono wydatki na opłaty, na wydatki dotyczące oświaty, takie jak opłaty, zakupy materiałów, wyposażenie na cele szkolne, zakup publikacji oświatowych, aktualizacja oprogramowania, nagrody, medale i uchwały na konkursy szkolne, obsługa Dnia Edukacji Narodowej oraz osób prowadzących świetlice. Na ten cel przeznaczono kwotę 124 454 zł. W ramach tej klasyfikacji wydatkowano również środki na stypendia Jana Pawła II. Koszt wypłacony stypendium w ubiegłym roku to kwota 38 800 zł. Na czasy wspomagania rozwoju dziecka wydatkowano 5 708 zł. Na pomoc materiałową dla uczniów 140 063 zł. Szczegółowy diagram na stronie 84 Państwo macie, przedstawiający wydatki na poszczególne placówki oświatowe. W dziale ochrona zdrowia zaplanowano kwotę 411 000 zł, wydatkowano 409 566 zł. I w ramach tej kwoty 20 000 zł wydatkowano na udzielenie dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Rykach z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla placówki. 6 000 zł na udzielenie dotacji celowej dla SPZ Zdębnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontem pracowni laboratoryjnej. W ramach programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Dębin na rok 2019 wydatkowano 24 940 zł. Na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Dębin wydatkowano 357 060 zł. Na dotację na realizację zadań z pożytku publicznego w drodze konkursu OBED w zakresie prowadzenia działalności profilaktycznej i edukacyjnej oraz udzielania pomocy osobom dotkniętym chorobami cywilizacyjnymi wydatkowano 1566 zł. W dziale pomoc społeczna plan wynosił 3 591 092 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 3 459 230 zł. I w ramach tej kwoty środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej dla 22 osób. Łącznie to była kwota 566 796 zł. Na prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego wydatkowano kwotę 4000 zł. Ubezpieczenia zdrowotne od zasiłkobiorców wydatkowano na ten cel kwotę 39 120 zł. Zasiłki celowe wydatkowano na ten cel 43 900 zł. Na zasiłki celowe specjalne wydatkowano 4100 zł. Na zasiłki stałe 480 354 zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 1 024 695 zł. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 76 823 zł. Pomoc w zakresie dożywiania to koszt 280 657 zł. Na projektach na jesień realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 519 704 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych w ubiegłym roku miasto przeznaczyło 218 034 zł. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan wynosił w ubiegłym roku 57 898 zł, wydatkowano 56 722 zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Dębinie. W kolejnym dziale budżetu, w dziale rodzina, plan wynosił 17 920 882 zł. Wydatkowano 99,4% planów i w ramach tego działu dokonano, właściwie Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał wypłaty świadczenia wychowawczego, tak zwanego 500+. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
poniesiono wydatki związane z przyznawaniem karty dużej rodziny, wydatkowano również na wspieranie rodziny, na dopłaty do kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej, na składki na ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców, a także w ramach tego działu przewidziano środki na utrzymanie miejskiego żłobka. Miejski żłobek w ubiegłym roku wydatkował kwotę 816 803 zł. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wynosił 10 739 774 zł, wydatki 10 720 157 zł. W tym kwota wydatków bieżących to 4 469 386 zł. W ramach wydatków bieżących odnotowano następujące pozycje. Gospodarka odpadami. Na ten cel wydatkowano 3 054 172 zł. Na oczyszczanie miasta wydatkowano 195 932 zł. Utrzymanie zieleni w mieście kosztowało 226 112 zł. Oświetlenie ulic 843 698 zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ubiegłym roku wyniosły 153 141 zł. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków należących do osób fizycznych z terenu naszego miasta 12 600 zł. Koszty komornicze związane z gospodarką odpadami 1 411 zł. Wydatki na utrzymanie taryf publicznych, utrzymanie zdrowia publicznych 3 916 zł. Opłaty związane z umieszczeniem urządzeń w pasach drogowych 16 207 zł. Odkup bezpańskich psów to kwota 48 236 zł. Eksploatacja sieci kanalizacji podciśnieniowej 34 560 zł. Odpomarzenie miasta w ubiegłym roku kosztowało 20 723 zł i zakupiono w ramach tej klasyfikacji wiaty za kwotę 3700 zł. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zaplanowano w budżecie kwotę 1 637 607 zł. Wydatkowano całość w ramach tej klasyfikacji. Przeznaczono środki na dotacje dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 735 tysięcy zł. Natomiast Dom Kultury, jako że posiada osobowość prawną, ma możliwość gromadzenia swoich dochodów, pozyskania ze swojej działalności. W ubiegłym roku Miejski Dom Kultury pozyskał środki w wysokości 89 539 zł. Łącznie w 2019 roku w związku z tym miał Miejski Dom Kultury budżet w kwocie 824 539 zł. W ramach tej klasyfikacji również przekazano dotację na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej. To była kwota 560 tysięcy zł. Biblioteka również pozyskała środki z innych źródeł. Były to środki na zakup nowości wydawniczych oraz Biblioteki Narodowej w kwocie 12 385 zł. Oraz biblioteka pozyskała darowizny i wpływy z najmów w kwocie 1776 zł. Państwo do swojego sprawozdania macie dołączone sprawozdania instytucji kultury, gdzie szczegółowo są wskazane dochody, jak i również wydatki z nich poczynione. Także każdy może zobaczyć, jak dyrekcja dysponowanymi środkami. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydatkowano również 16 tysięcy zł na dotacje na realizację zadań z pożytku publicznego w drodze konkursu OWER w zakresie przygotowania publikacji, organizacji spotkań, seminariów, konferencji, wystaw, koncertów o tematyce historyczno-lokalnej. I ostatni dział budżetu, jeżeli chodzi o wydatki, dział Kultura Fizyczna. Na zadania w tym zakresie zaplanowano kwotę 198 tysięcy, wydatkowano 188 tysięcy 38 zł i w ramach tego działu poniesiono koszty związane z organizacją terenu, utrzymaniem terenu sportowo-rekreacyjnych, utrzymaniem stadionu miejskiego, poniesiono wydatki związane z przyznaniem stypendium sportowych dla uczniów, jak również na projekt Umiem pływać zdobądź delfinka, na projekt Animator Sportu, a także przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu sportu.
Podsumowując realizację wydatków miasta za 2019 rok, należy stwierdzić, że zostały one realizowane zgodnie z celami określonymi w uchwale budżetowej. Plan wydatków ogółem, jak i w poszczególnych działach, nie został przekroczony. Realizacja wydatków bieżących to inwestycyjnych przedstawia się następująco. Wydatki bieżące wyniosły 63 230 761 zł, co stanowi 81% ogółu wydatków. Natomiast wydatki inwestycyjne to kwota 15 706 436 zł. Pozwolę sobie jeszcze, będąc przy głosie, pan naczelnik omówi zadania, które są również zadaniami wieloletnimi i znajdują się w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Natomiast jedno z zadań wieloletnich jest zadaniem inwestycyjnym, dlatego tutaj wspomnę, że miasto za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej realizuje wieloletni program Aktywna Jesień. Program dofinansowany z budżetu środków europejskich, z budżetu państwa oraz ze środków własnych ośrodka pomocy społecznej w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i plan na realizację tego projektu wynosił 621 455 zł. Wykonanie wyniosło 519 704 zł. Tutaj jeszcze przybliżę Państwu sprawozdania finansowe, które Państwo dostaliście w terminie późniejszym. Mieliśmy przesunięty termin sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej. I podstawowe dane z tych sprawozdań, spełniając tutaj ten obowiązek, żeby Państwu je przedstawić, to tak tylko pokrótce. Z bilansu wszystkich jednostek na terenie miasta należności wyniosły 421 475 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 38 035 963 zł 16 groszy. Przechodząc do bilansu jednostki budżetowej Urząd Miasta, aktywa na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 129 743 zł i 61 groszy. Fundusz jednostki na koniec okresu 128 138 437 zł i 94 groszy. Zobowiązania krótkoterminowe Urzędu Miasta 5 379 415 zł i 55 groszy oraz należności krótkoterminowe 4 630 810 zł i 19 groszy. Z rachunku zysków i strat zysk działalności podstawowej osiągnięto w wysokości 8 864 816 zł i 63 grosze. Zysk netto 8 101 892 zł i 20 groszy. W zestawieniu zmian z funduszu jednostki mamy informację, że fundusz jednostki na koniec okresu wyniósł 115 207 160 zł i 36 groszy. W informacji dodatkowej znajdują się między innymi dane odnośnie kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. Ta kwota w ubiegłym roku wyniosła 944 882 zł i 8 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może zrobimy 15 minut przerwy na zaczerpnięcia świeżego powietrza. Szanowni Państwo, po przerwie wznawiamy obrady stałej Komisji Rady Miasta. Przystępujemy do omawiania zadań inwestycyjnych. Proszę o przedstawienie. Proszę pana naczelnika o przedstawienie zadań inwestycyjnych. Zadanie pierwsze, przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie. Jest to zadanie wieloletnie. W roku 2019 realizowane były następujące działania. Dokończenie drugiego etapu inwestycji, które obejmowało przebudowę ulicy Zendrawa z Maszkowic,
odcinka Królowej Jadwigi oraz przebudowę odcinka ulicy Kazimierza Jagiellończyka. Ponadto rozpoczęto trzeci etap realizacji inwestycji, który polega na przebudowie odcinka, dalszego odcinka ulicy Królowej Jadwigi, przebudowie ulicy Zawiszy Czarnego i ulicy Walnęczyka. Zadanie to, zakres na tych wszystkich ulicach to obejmował wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, chodniki, zjazdy, budowę ścieków liniowych, odwodnienie, usunięcie kolizji z siecią gazową, wykonanie oznakowań. Planowane zakończenie trzeciego etapu inwestycji to 15.3.2020 roku. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 645 257 zł. W ramach tego zadania w ubiegłym roku wykonano również opracowaną dokumentację potrzebną do złożenia wniosków na przebudowę i budowę dróg etap 4 i 5. I etapy te obejmują ulicę Królewską, pozostały odcinek Władysława Jagieły oraz ulicę Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta Starego i ulicę Królowej Bony. Realizacja 4-5 odcinka etapu jest planowana na lata 2020-2021. Plan na to zadanie to 2 219 902 zł, wykonanie 2 219 901 zł. I w tym prace inwestycyjne na dokończenie drugiego etapu inwestycji, które były z Drama i Królowej Jadwigi. Wykonawcą tej firmy była firma Poltor. Koszt wykonania 1 289 040 zł. Z tego w roku 2019 poniesiony został koszt 258 300 zł. Prace inwestycyjne, dokończenie ulicy Kazimierza Jagiellończyka. Wykonawcą była firma Poltor z Dęblina. Koszt 218 800 21 groszy. Nadzór autorski na drugim etapie pełniła firma Autoserwis Jacek i Jawisz Dęblina. Koszt 25 000 zł brutto. Etap trzeci, prace inwestycyjne. Wykonawcą była firma Kawal z Ryk. Koszt to 3 458 548 zł. Z tego w roku 2019 poniesiony został koszt 1 703 041 zł. Nadzór na trzecim etapie pełniła również firma Autoserwis Lublina. Koszt nadzoru 21 999 zł. W 2019 roku koszt ten nie został poniesiony. Aktualizacja dokumentacji dla 4-5 etapu. Wykonawcą Zakład Robót Drogowych Zdrowot Puław. Koszt 14 760 zł. Kolejna inwestycja drogowa to wykonanie nakładki asfaltowej na drogach w osiedlu Rycice. Zadanie to obejmowało wykonanie nawierzchni jezdni betonu asfaltowego w ulicy Nowej, odcinku ulicy Kolejowej z elementami odwodnienia. Zadanie zostało wykonane, odebrane 30 sierpnia ubiegłego roku. Plan finansowy to 653 447 zł, wykonanie 653 446 zł. W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonawcą był Zakład Drogowych z Puław. Koszt 7 995 zł. Wykonawcą odwodnienia była firma Team Construction z Warszawy. Koszt robót 51 660 zł. Wykonawcą prac drogowych było konsorcjum firm Brukbud, Piotr Skoczek oraz PLD Zetworska. Koszt 593 791 zł. Zadanie następne, poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie, etap pierwszy, termomodernizacja. Jest to zadanie wieloletnie polegające na dociepleniu, remoncie obiektów użyteczności publicznej w Dęblinie, to jest szkoły podstawowej nr 2 zespołu szkół ogólnokształcących Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej i Urzędu Miasta Dębli. W 2019 roku zakończone zostały prace inwestycyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 oraz kontynuowane były roboty w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Wtedy modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 została zakończona i odebrana w lutym, natomiast w Zespole Szkół Ogólnokształcących we wrześniu 2019 roku. W dodatkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 zamontowano demineralizator wody grzewczej, kraty zabezpieczające urządzenia klimatyczne sali gimnastycznej oraz detektor kamień. W budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących od strony zachodniej dodatkowo wykonano schody zewnętrzne stalowe w palisadą, przyłącze centralnego ogrzewania do budynku zaplecza sanitarnego wraz z przebudową istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, także kraty zabezpieczające urządzenia klimatyzacyjne w sali gimnastycznej. We wrześniu i październiku 2019 roku zawarte zostały umowy na dwa kolejne obiekty SPZOS i Urząd Miasta. Prace zgodnie z planem powinny potrwać do sierpnia bieżącego roku. Na realizację inwestycji miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie 5 648 290 zł. Budżet na to zadanie w bieżącym roku to 4 214 910 zł, wykonanie 4 214 908 zł. Prace inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 2 wykonywało konsorcjum firm Comes z Niemcech oraz Pikrem Lublina i Red Alt Lublina. Całkowity koszt umowy to 1 879 174 zł. Z tego w roku 2019 poniesiono koszt 189 559 zł. Ponadto wykonano roboty dodatkowe za 8290 zł. Prace inwestycyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących wykonywało to samo konsorcjum. Całkowity koszt zgodnie z umową to 4 197 828 zł. Z tego w roku 2019 poniesiony został koszt 3 718 765 zł. Oraz na roboty dodatkowe 85 724 zł. Prace inwestycyjne w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej wykonywała firma wytwórnia materiałów budowlanych GMS Jarosław Gołda Wojciech Łąka ze Starachowi. Całkowity koszt umowy 1 792 862 zł. Z tego w roku 2019 poniesiony został koszt 114 908 zł. Prace inwestycyjne w Urzędzie Miasta Dębli wykonuje firma Arkada Tela Emil Dybra z Radomia. Całkowity koszt umowy to 2 300 100 zł. W roku 2019 żadne koszty nie zostały poniesione. Nadzór inwestorski pełni firma Auservice Lublina. Całkowity koszt nadzoru 94 000 zł. Z tego w roku 2019 podniesiony został koszt 30 700 zł. Ponadto poniesione zostały koszty na świadczenie usług w zakresie promocji informacji. Wykonawcą była firma Film Consulting z Łodzi. Całkowity koszt 33 271 zł. Z tego w roku 2019 poniesione zostały koszty 5 535 zł. Oraz pod zarządzanie projektem 61 444 zł. Zadanie następne, poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie, etap drugi, termomodernizacja. Zadanie to obejmuje termomodernizację budynku Miejskiego Domu Kultury, m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, docieplenie dachów, stropodachów, przebudowę instalacji odbiorowej, budowę instalacji fotowoltaicznej i solarnej, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania oraz zmianę starawki okiennej, która nie została wykonana w 2019 roku. Planowany termin zakończenia to 30 czerwca bieżącego roku.
plan wydatków na ten rok jest 168 684 zł, wykonanie 168 683 zł, prace inwestycyjne wykonuje firma Dalkit, pan ogrzewacz z pionek, koszt to 898 000 zł, z tego w 2019 poniesiony został koszt 165 762 zł, nadzór inwestorski pełni firma Auserwis Gmina, koszt nadzoru to 13 997 zł, w 2019 roku koszty na nadzór nie zostały poniesione. Promocję wykonywała firma Premium Outdoor Lublina. Koszt zgodnie z numerem 24 388 zł, z tego w 2019 roku poniesiono koszt 2920 zł. Zadanie następne, stworzenie lepszych warunków dla dzieci ze szczególnymi potrzebami przez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW. Jest to zadanie wieloletnie, które obejmuje rozbiórkę i odbudowę budynku mieszkalnego na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego z przeznaczeniem na przedszkole specjalne, w tym m.in. prace inwestycyjne przy budowie. Jest to zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to 31 lipca tego roku. Ponadto prace związane z zagospodarowaniem terenu, to jest utwardzenie nawierzchni, dojścia, wyjazdy, miejsca postojowe oraz wykonanie i wyposażenie placu zabaw. Zadanie to zostało zlecone w bieżącym roku oraz zakup niezbędnego wyposażenia sprzętu ułatwiającego opiekę, edukację oraz aktywizację użytkowników. To zadanie również zlecono w bieżącym roku. Na inwestycje miasto otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie 1 313 195 zł. Budżet tego zadania to na bieżący rok to 386, na poprzedni rok 386 321 zł, z tego wykonanie 386 319 zł. Wykonawcą robót inwestycyjnych jest firma Sarwut Ryszard Szczotka z Łęża. Koszt zgodnie z umową to 1 259 400 zł. W 2019 roku poniesiony został koszt 374 452 zł. Nadzór pełni firma Inwestprojekt Lublin S.A. Lublina. Koszt nadzoru 22 386 zł. Z tego roku 2019 poniesiony został koszt 7461 zł. Usługę promocji pełni firma Fine Consulting z Łodzi. Koszt promocji 10 455 zł. Z tego w 2019 roku zostało poniesione 4405 zł. Zadanie następne, poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dębli. Jest to zadanie wieloletnie, polegające na budowie nowego energooszczędnego oświetlenia drogowego w osiedlu Jagiellońskie, w tym demontaż istniejącego oświetlenia, montaż szafy oświetlenia drogowego, ułożenie linii kablowych zasilających niskiego napięcia, oświetlenie, montaż słupów na wraz z wysięgnikami na osiedle Jagiellońskie oraz modernizację oświetlenia drogowego i parkowego na pozostałym terenie miasta, w tym to jest instalacja 1815 opraw LED-owych. W roku 2018 zrealizowano budowę oświetlenia w osiedlu Jagiellońskim. W 2019 wyłoniony został w postępowaniu przetargowym wykonawca na wymianę pozostałego oświetlenia. Zadanie to rzeczowo realizowane jest w roku 2020. Miasto otrzymało dofinansowanie na tę inwestycję z Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie 3 602 787 zł.
budżet tego zadania na poprzedni rok to 71 740 zł, z tego wykonanie wynosiło 71 739 zł. Prace inwestycyjne wykonuje firma Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAS z Radomia. Koszt zgodnie z umową 3 156 620 zł. Z tego w 2019 roku nie zostały poniesione żadne koszty. Ponadto w ramach tego zadania na osiedlu Jagiellońskie poniesiono koszt 6 tysięcy zł na przestawienie słupów. Wykonawcą była firma PC Polska Węglina. Opracowano dokumentację, opis przedmiotu zamówienia. Wykonawcą była firma Ciki Light Consulting z Warszawy. Koszt opracowania 12 300 zł. Z tego w roku 2019 poniesiony został koszt 9 840 zł. Zamontowano tablicę informacyjną. Wykonawcą była firma Polgraf Michał Wojewódzki z Dęblina. Koszt tablicy 800 zł. Koszt zarządzania 55 099 zł. Zadanie następne. Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Tysiąclecia. Zadanie to polegało na budowie oświetlenia drogowego w ulicy Tysiąclecia, które obejmowało 12 sztuk słupów oświetleniowych, wysiennikami, oprawami i okablowaniem. Zadanie zostało wykonane i odebrane 22 maja 2019 roku. Plan finansowy na to zadanie to 71 908 zł. Wykonanie zamknęło się w kwocie 71 907 zł. Prace inwestycyjne wykonała firma Piotrowski Usługi Elektryczne z Ryk. Koszt roku 71 524 zł oraz opłata przyłączeniowa do zakładu energetycznego 382 zł. Zadanie modernizacja wybudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia wody na terenie aglomeracji Dęblin, etap drugi, zakup udziałów. Plan to 5562 zł, wykonanie 5 762 500 zł. Zadanie, jest to zadanie wieloletnie, które obejmuje przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie, budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Rycice w Dęblinie, modernizację sieci wodociągowej w Rozierczy wraz z przyłączami wodociągowymi dla osiedla Michalibów w Dęblinie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Michalibów w Dęblinie. Inwestycja o łącznej wartości 59 926 691 zł, realizowana jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Dęblinie. Realizacja jest rozłożona na lata 2017-2021. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności. Przyznane dofinansowanie to kwota 28 661 440 zł. Wkład własny zadania w wysokości 20 731 000 zł pokrywa miasto Dęblin. W 2019 roku realizowane były prace obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Rycice. Budowa sieci została zakończona. Obecnie trwają już końcowe prace przy wykonywaniu przyłączy do budynków. Oraz w bieżącym roku realizowana była przebudowa i odbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych. Przewidywane zakończenie prac w obrębie oczyszczalni ścieków to sierpień bieżącego roku. Rozpoczęły się także roboty w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji sieci wodociągowej w osiedlu Michalibów. Planowane zakończenie tych prac to lipiec 2021 rok. W 2019 roku miasto Dęblin objęło udziałem ZGK za łączną kwotę 5 762 500 zł. Zadanie następne, modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, zakup udziałów. Plan 300 tysięcy zł, wykonanie 300 tysięcy zł. W ramach, zadanie to realizowane jest również przez Miejski Zakład Gospodarki
komunalnej za kwotę 300 tysięcy złotych, która została przekazana spółce przez miasto Dęblin na realizację inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej w ulicy Handlowej, budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pociśnieniowej w ulicy Jagieły oraz wykonanie drugiego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wiśtana. Zadanie następne pod podobną nazwą modernizacja, rozbudowa systemu prowadzenia ścieków oraz zaopatrzenia wody na terenie aglomeracji Dęblin. Plan 55 991 zł, wykonanie 44 248 zł. Zadanie to obejmowało przejęcie od osób prywatnych nowo wybudowanych odcinków przewodu kanalizacyjnego leżącego w granicach pasa drogowego. W 2019 roku przejętych zostało 9 odcinków przewodu łącznej długości 110 metrów za kwotę 44 248 zł. Zadanie następne, modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie. Jest to zadanie wieloletnie, które obejmowało wymianę instalacji elektrycznej, wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, remont podłóg, malowanie ścian, wymianę stolarki wewnętrznej w budynku. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2018. Poniesione tam zostały również koszty opłaty przyłączeniowej do zakładu energetycznego. Dodatkowo wykonano remont zbiornika bezodpływowego, szamba. Zamontowano również nowe balustrady na schodach oraz wykonano tablicę informacyjną. Zadanie to zostało zakończone, odebrane 29 marca 2019 roku. Zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z programu rozwoju obszarów wiejskich w kwocie 366 847 zł. Budżet tego zadania na ubiegły rok to 326 607 zł. Z tego wykonanie wynosiło 326 606 zł. Roboty inwestycyjne wykonywała firma Dawgut Paweł Żywacz Pionek. Łączny koszt zgodnie z umową 679 200 zł. Z tego w roku 2019 poniesione zostały koszty 297 685 zł oraz na roboty dodatkowe 13 345 zł. Nadzór pełniła firma Odserwis z Lublina. Koszt nadzoru 14 883 zł. Ponadto mamy tablicę informacyjną. Wykonawcą była firma Polgraf Michał Wojewódzki z Gdynia. Koszt tablicy 100 zł. Poniesiono opłatę przyłączeniową do sieci wodociągu energetycznego. Koszt 592 zł. Zadanie szybciej, bezpieczniej Dęblina do Ryk, plan 1 322 847 zł, wykonanie 1 322 847 zł. Jest to zadanie wieloletnie realizowane przez powiat rycki. Inwestycja obejmowała roboty na terenie miasta Dęblin, między innymi wykonanie nawierzchni i przebudowę chodników w ulicy Tysiąclecia oraz na odcinku ulicy 1 Maja i ulicy Stawskiej, budowę ścieżki rowerowej w ulicy Tysiąclecia. Przebudowa ronda na przecięciu ulicy Lipowej z ulicą Tysiąclecia na skrzyżowanie wyniesione oraz ronda nauczycieli tajnego nauczania na rondo gminowe. Wartość robót prowadzonych na terenie Dęblina to 4 912 648 zł. Dotacja celowa jako miasto zobowiązało się udzielić na realizację tej inwestycji to 1 856 895 zł. Z tego w roku 2019 przekazano 1 322 847 zł. Zadanie to zostało zrealizowane i odebrane końcowo od wykonawcy w grudniu 2019 roku. Zadanie ostatnie, przebudowa ulicy Jagiellońskiej, Staromiejskiej, Stawskiej, dokumentacja, plan 41 390 zł, wykonanie 41 389 zł.
Zadanie to realizowane było również przez powiat rycki, obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na terenie Dęblina, tej ulicy Jagiellońskiej, Staromiejskiej i Stawskiej. Miasto Dęblin zobowiązało się do pokrycia 50% kosztów dokumentacji, które wynosiły 82 779 zł. Zadanie to zostało zrealizowane, a dotacja celowa w wysokości 41 389 zł 50 groszy została przekazana. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o mówienie imienia. Teraz pana Wiesława Daczka. Prosimy. Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność miasta Dęblin wynosi 207 hektarów 51 arów. Było 203 hektary. Na tą powierzchnię składa się grunty w bezpośrednim zarządzie, czyli 324 działek, o łącznej powierzchni 95 hektarów 72 ary. Są to budynki, grupy pod budynkami wielomieszkaniowymi, osiedlu Pankowa, osiedlu Wiślana oraz przy ulicy 15 Pułku, przy ulicy Potalączy oraz grunty przejęte z lokalami od PKP przy ulicy Dworcowej i ulicy Wiślanej. Większość mienia komunalnego stanowią grunty położone w granicach administracyjnych miasta Dęblin. Jednak nie mogą one stanowić samodzielnych działek budowlanych, gdyż ich szerokość nie spełnia norm budowlanych do realizacji zabudowy. Ponadto w skład terenów niezagospodarowanych wchodzą działki przewidziane w miejscowych planach przygotowania przestrzennego pod place, skwery, tereny zielone, rolne oraz parki o charakterze ogólnodostępnym dla mieszkańców miasta Dęblin. Kolejną grupę stanowią grunty zagospodarowane. Łączna ich powierzchnia wynosi 111 hektarów 79 arów. Są to grunty przekazane trwały zarząd, 11 nieruchomości dla placówek oświatowych. To jest specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Dęblinie przy ulicy Niepodległości, Szkoła Podstawowa nr 2 w Dęblinie przy ulicy 1 Maja, Szkoła Podstawowa nr 3 w Dęblinie przy ulicy Tysiąclecia, Szkoła Podstawowa nr 4 w Dęblinie przy ulicy Kowalskiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie przy ulicy 15 Pułku, Miejskie Przedszkole nr 3 w Dęblinie przy ulicy Michalinowskiej i przy ulicy 15 Pułku oraz Miejskie Przedszkole nr 4 w Dęblinie przy ulicy Rykowskiego. Łączna powierzchnia gruntu przekazanych trwały zarząd wynosi 12 hektarów 79 arów. Następną grupę stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym. Ogółem z gruntów stanowiących własność miasta Dęblin, będących w użytkowaniu wieczystym przez MZK, spółkę z o.o. i gminy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej w granicach administracyjnych miasta Dęblin i gminy Sterżyca objęte są łącznie 85 działek o powierzchni razem 19 hektarów i 5 arów. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekazaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 roku dokonano przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na cele mieszkaniowe. W związku z przekształceniem wydano 235 zaświadczeń użytkownikom wieczystym na 46 nieruchomości gruntowe zabudowane zabudową mieszkaniową wielorodzinną, a także jednorodzinną oraz jedną nieruchomość na cele usługowe. Pozostałe grunty to są grunty będące w użytkowaniu wieczystym przez Spółdzielnie Spora Spożywców w Dęblinie, Spółdzielnie Handlu Produkcji i Usług w Dęblinie, ALI Spółkę ZO przy ulicy Stawskiej, PAN PKO S.A., firmę handlowo-usługową Almar, firmę Lid Polska Spółkę ZO, PG Dystrybucja S.A., Bryzbud Spółka Cywilna, KJ Listwy Spółka Cywilna, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej ZO w Dęblinie. Do wykazu mienia komunalnego włączono 35 działek pod oczyszczalnią ścieków z terenu gminy Sterżyca w obrębie Nadwiślanka i Sterżyca o łącznej powierzchni 5 hektarów 59 arów. Następną grupę stanowią grunty będące w użytkowaniu. Jest to 8 działek o łącznej powierzchni 7 hektarów 58 arów. I tak, to są grunty użytkowane przez
Miejską Bibliotekę Publiczną przy ulicy Okólnej 1, przy ulicy Okólnej i w osiedlu Wysilana oraz dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Rynek oraz grunty przekazane decyzją administracyjną na rzecz Polskiego Związku Działkowców Zarząd w Lublinie pod ochrony działkowy przy ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków. Dalej mamy grunty będące w dzierżawie. Mamy takich działek 37 działek o łącznej powierzchni 10 hektarów 9 arów. Głównie są to działki przeznaczone na cele rolne oraz na cele przydomowych użytków działkowych. Ilość zawierania umów dzierżawy jest zmienna i wynika z faktu, iż dotychczas dzierżawcami były osoby starsze, które prowadzą swoje gospodarstwa rolne i rezygnują z dalszej uprawy gruntów na terenie miasta Dębny. Nowi dzierżawcy poszukują gruntów do wydzierżawienia celem uzyskania dotacji unijnych lub objęcia ich ubezpieczeniem rolniczym. Kolejną grupę to są grunty gminne przeznaczone pod drogi. Mamy takich działek 940 o łącznej powierzchni 62 ary 28 hektarów. Wzrost ilości działek przeznaczonych pod drogi spowodowany jest ich aktualizacją wynikającą z przeznaczenia akwenu przestrzennego miasta Dębny, komunalizacją gruntów Skarbu Państwa oraz wykupem gruntów pod nowe ciągi komunikacyjne przy ulicy Skarżyńskiego, Stężyckiej, Modrzyskiej, Składowej i ulicy Zygmunta Starego. Ponadto dokonał weryfikacji zapisów atrybutów przyporządkowanych powierzchni działek po programie mienia gminnego, czego skutkiem jest zmniejszenie się ogólnej powierzchni gruntów. Powierzchnia gruntów pod drogami urządzonymi zakwalifikowanymi jako drogi gminne na podstawie uchwał Rady Miasta Dębny wynosi 21 hektarów 4 ary. Wszystkie działki posiadają stan prawny uregulowany, co jest potwierdzeniem zapisem w księgach wieczystych. Oprócz gruntów gminnych miasto posiada lokale. I tak, lokale gminne na terenie miasta Dęblin dzielimy na lokale socjalne i lokale mieszkalne, które przedstawiono poniżej w tabelach. I przykładowo dla tabela numer 1 przedstawia wykaz budynków z wydzielonymi lokalami socjalnymi będącymi w całości własnością miasta Dęblin. I tak, mamy przy ulicy Podchorążych 1, mamy 8 lokali, przy ulicy Podchorążych 3, 8 lokali, przy ulicy Podchorążych 5, 8 lokali, przy ulicy Warszawskiej mamy 4 lokale i te 4 lokale dzielimy na 2 lokale socjalne, 2 lokale mieszkalne. Przy ulicy Grunwaldzkiej mamy 8 lokali, przy ulicy 15 Punktu Piechoty Wilków mamy łącznie 4 lokale, w tym 3 lokale mieszkalne, 1 lokal socjalny. Przy ulicy Ogólnej 23 mamy 4 lokale, przy ulicy 1 Maja 83 2 lokale, przy ulicy Asnyka 1 lokal, przy ulicy Modrzyckiej 86 1 lokal. Łącznie to jest 48 lokali, w tym 6 lokali mieszkalnych i 42 lokale socjalne. Tabela numer 2 przedstawia wykaz lokali miasta Dębny w wspólnotach mieszkaniowych. W osiedlu Wyślana 37 mamy 5 lokali, w Wyślana 13 mamy 4 lokale, w osiedlu Wyślana 27 mamy 6 lokali, Wyślana 29 mamy 2 lokale, Wyślana 41 5 lokali, przy ulicy Bankowej 21a w tym mamy 1 lokal i w tym jest 1 lokal użytkowy. Bankowa 21b 1 lokal, Bankowa 21c 3 lokale, przy ulicy Podchorążych mamy 8 lokali, przy ulicy 15 Punktu Piechoty Wilków 3a 6 lokali, przy ulicy Podchorążych 8a mamy część hotelową. Tam są 4 lokale. Łącznie mamy 45 lokali, w tym 44 mieszkania i lokal użytkowy 1. Kolejna tabela to jest tabela numer 3. Jest to wykaz lokali mieszkalnych przekazanych na rzecz miasta Dębny. W osiedlu Wisiana bloku numer 15 2 lokale, w osiedlu Wisiana 21 3 lokale, przy ulicy Wisiana 71A 1 lokal, przy ulicy Wisiana 71C 1 lokal, przy ulicy Wisiana 71D 1 lokal, przy ulicy Dworcowej 3 5 lokale, przy ulicy Dworcowej 7 6 lokale, przy ulicy Dworcowej 15 2 lokale, przy ulicy Dworcowej 17
trzy lokale przy ulicy Dworcowej 19, jeden lokal przy ulicy Dworcowej 23, jeden lokal przy ulicy Wisiennej 67P, jeden lokal, łącznie 27 lokali. Kolejna tabela, tabela numer 4, jest to wykaz lokali użytkowych przy pawilonie handlowym przy osiedlu Wiślana 33. Przypominam, że to jest tam według na dzień 31 grudnia 2019 roku, który w tej chwili już uległ zmianie po ostatnim przetargu. Ale zapatrujemy poprzedni rok i tu jest wykazane 6 lokali użytkowych. Tabela numer 5 to oczywiście jest to budynek miasta Dębny, który też stanowi własność. Jest, i on musi być też ujęty w tym wykazie. Tabela numer 6. Jest to lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu miasta z wynajmowanymi dla wskazanych osób fizycznych. Nie chcę tego wymieniać, ale tutaj Państwo mają do wglądu i do analizy lokale przy osiedlu Wiślana, w osiedlu Lotnisko i przy ulicy Podchorążych oraz przy ulicy 15 Pułku Piechoty. Jak kształtowały się dochody i wydatki dotyczące mienia komunalnego w 2019 roku? Dochody. Plan dochodu wynosił 599 143 zł. Wykonano 860 531 zł 5 groszy, czyli 143,6%. Skład planowanych sprzedaży wchodzą zarówno nieruchomości zabudowane, w tym lokale mieszkalne, jak i niezabudowane grunty gminy miasta Dęblin. Działki, były to działki przeznaczone na plan przestrzenny, to pod zabudowę jednorodzinną, mieszkalną, pod usługi i magazyny, przemysł, bazy, składy, ugrunty pod usługi komercyjne. Zrealizowano następujące dochody. Wpływy ze sprzedaży lokali wynosiły 581 573 zł. To jest, wyrażono zgodę na 3 lokale usługowe, sprzedaż 3 lokali usługowych w osiedlu Wiślana na rzecz ich najemców w budynku usługowym. Łączna kwota wynosiła 566 423 zł. Wyrażono zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy 15 Pułku Piątych Wilków za kwotę 15 150 zł. Kolejną pozycją to jest sprzedaż gruntów. Łączna wartość sprzedaży wynosiła 127 815 zł 51 groszy. Na tą wartość składa się sprzedaż postępowania przetargowym w udziałach przy ulicy Skarżyńskiego i ulicy Podwale pod zabudowę mieszkaniową za łączną kwotę 67 084 zł 20 groszy. Przedano działkę przeznaczoną na cele zabudowy usług komercyjnych z zakresu przemysłu ciążliwego i zakładów przemysłowo-składowych przy ulicy Składowej za kwotę 9938 zł 40 groszy. Ponadto sprzedano działkę przeznaczoną pod usługi komercyjne celem poprawy warunków zatrwania działki sąsiedniej za kwotę 40 590 zł. Ponadto dalej sprzedano jeden udział przynależny do garażu przy ulicy Słonecznej za kwotę 4202 zł 91 groszy. Przekaz wyżywionej działki podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT, który został odprowadzony do Urzędu Skarbowego w wysokości 10 888 zł 78 groszy. Stąd wpływy ze sprzedaży są mniejsze o podatek VAT. Kolejną pozycją to są wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługujące osobom fizycznym w prawo własności. Łączna kwota wyniosła 168 031 zł 32 groszy. W tym w wyniku przekształcenia prawa do użytkowania wieczystego prawo własności osobom fizycznym na podstawie ustawy pozostałe nieruchomości przeznaczone na cele niemieszkaniowe uzyskano 10 319 zł 30 groszy. Wydano jedną decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego prawa własności gruntu działki położonej przy ulicy Rynek. Pozostałe wpływy na raty poprzednich lat. Ponadto otrzymano opłatę jednorazową za lata 2019-2038
za przekroczenie prawa użytkowania wieczystego prawa własności nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe z mocy prawa. Czyli te wpływy na podstawie wydanych zaświadczeń do wpisu w księgach wieczystych. Łączna wartość wyniosła 158 348 zł 89 groszy. Przekroczenie wyżywienia działy podlegało podatkowaniu podatkiem VAT, który został odprowadzony do Urzędu Skarbowego w wysokości 636 zł 87 groszy. Stąd wpływy są mniejsze o podatek VAT. Mieliśmy dochody, a teraz jak wygląda sprawa wydatków. Plan wydatków wynosił 140 719 zł, wykonano 91 327 zł 72 grosze, czyli w procentach to jest 64,9%. W skład wydatków wchodzą m.in. koszty związane bezpośrednio przy uzyskaniu nieruchomości na zasobów gminnych, czyli to jest wykup, wypłata odszkodowań, wykonanie wyrysów oraz map geodezyjnych, które wchodzą w skład niezbędnej dokumentacji przy sprzedaży nieruchomości oraz w procesie przyjmowania nieruchomości, na przykład komunalizacji. Publikacją wykazów i ogłoszeń w prasie są to niezbędne koszty do sprzedaży, ale zlecenie wykonania ceny nieruchomości, przekazywanych w celu autoryzacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz do sprzedaży nieruchomości gminnej. Pracami geodezyjnymi polegającymi na podziałach nieruchomości do sprzedaży lub do zamiany. Ponoszeniem opłat sądowych, na przykład przy nakładaniu ksiąg wieczystych lub ich prostowaniu. I ostatnią pozycją to jest opłatami notarialnymi. I tak, wydatki inwestycyjne. To jest łączna kwota 51 978 zł. Wypłata odszkodowania na podstawie artykułu 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 roku o gospodarce nieruchomościami za grunty wydzielone zgodnie z planem zachowania przestrzennego miasta Tewy przy ulicy Podchorączych za łączną kwotę 11 883 zł. Przy ulicy Połaskiego za łączną kwotę 21 041 zł. Przy ulicy Śląskiej za łączną kwotę 19 048 zł. Dalej mamy wydatki bieżące. Łączna kwota wynosi 39 355,72 grosze. I tak, wykonano operację szacowania do wykupu gruntu pod drogi, sprzedaż działu i drogi przetargu i na poprawienie warunków zabudowy działek sąsiednich za łączną kwotę 22 750 zł. Dalej wydatkowano pieniądze na publikację o przetargach w Twoim głosie i w gazecie wyborczej. Łączna kwota tych wydatków wynosiła 3418 zł 42 grosze. Kolejną pozycję stanowią to opłaty sądowe za sprostowanie księgi wieczystej na łączną kwotę 742 zł. Dalej mamy opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntu za łączną kwotę 1893,30 zł oraz opłaty za wykonanie podziałów geodezyjnych działek za łączną kwotę 10552 zł. Miasto Temryn posiada 100% udziału miejskiego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w spółce z o.o. w Temrynie. Na koniec roku wartość udziału miasta Temryn wynosiła 41 243 500 zł, to jest 82 487 udziałów po 500 zł. Wierzytelność miasta Temryn dotyczy 85 działek w użytkowaniu wieczystym, z którego dochód wyniósł 115 076 zł 39 groszy. Za tytułu dzierżaw na 37 działkach wpływy wynosiły 80 128 zł 57 groszy. W celu poprawienia struktury działek budowlanych stanowiących własność miasta Temryn oraz osób fizycznych nadal należy kontrolować wykup gruntów po drogi przy ulicy Sowackiego, Nowej Gminy Chabrowej, od ulicy Skarżyckiego do ulicy Jana Matejki, przy ulicy Okrzei, Słonecznej, Księżycowej, Kacjowej, Brzozowej i Bocznej ulicy do ulicy Bursztynowej. Ponadto należy kontrolować wykup gruntu od ulicy Składowej do ulicy Lotników Polskich celem przyłączenia istniejącej zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulicy Warszawskiej do miejskiej kanalizacji sanitarnej.
Przewidziany w historii bardzo przestrzennego miasta Dębny teren poza tym mieszkaniowo należy sukcesywnie powiększać poprzez nabywanie od osób fizycznych udziałów sąsiedni, następnie dozbrajać je celem zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców. Sytuacja, gdzie nie jest możliwe przeniesienie prawa własności gruntu na cele publiczne, należy prezentować wnioskami do Staroterickiego o wydanie decyzji wyłaszczeniowych. Jednocześnie należy kontynuować komunizację gruntów Skarbu Państwa w celu powiększenia zasobu gminnego oraz uregulowania prawa własności do gruntu po przyszłej inwestycji na terenie miasta Dębny. Dziękuję. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, sprawozdanie, tak jak wcześniej mówiłam, zostało przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gminie celem zaopiniowania. Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu 14 kwietnia 2020 roku wydała pozytywną opinię w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dębny za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Skład orzekający Regionalnej Izby w uzasadnieniu tej uchwały zaznaczył, że sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Dębny zawiera rzetelne i szczegółowe informacje o wykonanych dochodach i wydatkach, zmianach dokonanych w trakcie 2019 roku w planie wydatków na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Dalej czytamy, sprawozdanie sporządzone prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym. W przedstawionym w ocenianym sprawozdaniu o wykonaniu budżetu skład orzekający nie stwierdził przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy pani mówisz jeszcze? Nie, proszę państwa, teraz chyba macie jakieś pytania, czy tak? Otwieram dyskusję w takim razie. Czy członkowie komisji mają pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania? Nie ma pytań. W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji, przystąpimy do opiniowania projektu. Przystąpimy teraz do wypracowania opinii przez poszczególne komisje Rady Miasta dla Komisji Przestrzennej i Budżetu. Proszę przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta w swojej komisji. Kto z państw, z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania budżetu, wykonania budżetu za 2019 rok? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie za wykonania budżetu za 2019 rok. Dziękuję. Następna Komisja Gospodarki Komunalnej, Samorządy Pożytku Publicznego. Proszę o zaopiniowanie. Kto z członków Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Pożytku Publicznego jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dębny na 2019 rok? 4 na 4. Dziękuję. Kto jest przeciw? Stwierdzam, że projekt uchwały otrzymał opinię pozytywną. A, przepraszam bardzo. Stwierdzam, że projekt sprawozdania otrzymał opinię pozytywną. Proszę przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej o zaopiniowanie sprawozdania. Kto z członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania z budżetu miasta za 2019 rok? Proszę o podniesienie ręki. Jest za. Kto jest przeciw? Nie, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt sprawozdania uzyskał opinię pozytywną. Proszę przewodniczącą Komisji Zdrowia i Polityki Socjalnej o zaopiniowanie sprawozdania. Kto z członków Komisji Zdrowia i Polityki Socjalnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania wykonania budżetu miasta Dębny za 2019 rok?
0, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Komisja Zdrowia Grupowa Tyki Socjalnej pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Stwierdzam, że sprawozdania z wykonania budżetu uzyskały w poszczególnych komisjach opinię pozytywną. Zamykam punkt drugi. Przystępujemy do punktu trzeciego. Sprawy różne. Proszę o zgłaszanie spraw. Większość budynków miejskich użyteczności publicznej i mieszkalnych jest nieocieplona. Rada Miasta większością głosów odstąpiła na wniosek burmistrza od przeprowadzenia drugiego etapu modernizacji, na który to cel pozyskane były środki z programu operacyjnego RPO. Protestowałem przeciwko tej decyzji i nie zgadzam się z nią obecnie. Uważam, że zamiast ponownego ocieplenia tej samej części budynku Urzędu Miasta, można było z tych środków ocieplić porównywalne wielkością budynki przedszkole. Ja ten wniosek rozpisałem na komisję rewizyjną i tym wnioskiem komisja zajmie się 15 czerwca, tak? Tak. I jeszcze wpłynęła skarga. Też przeczytam treść tej skargi. Szanowna Pani Burmistrz. W imieniu członków Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Gminie informujemy, że wszelkie informacje zawarte w piśmie przesłane przez członków Rady Rodziców działającej przy naszej szkole znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Na potwierdzenie chcielibyśmy przytoczyć kilka faktów z ostatnich miesięcy. Pierwszą rażącą sytuacją było zarzucenie przez panią dyrektor Beatę Artykę, pani burmistrz dyrektor Elżbiecie Trzaskowskiej faktu, iż nauczyciele i pracownicy szkoły byli zmuszani do pracy przy przygotowaniu święta rodziny i w czasie jego trwania, które odbyło się w czerwcu 2019 roku, czyli w czasie, gdy pani Beata Artyka nie pełniła w naszej szkole jeszcze żadnej funkcji. Jako członkowie Rady Pedagogicznej bardzo chętnie braliśmy czynny udział w wyżej wymienionych obchodach, ponieważ była to idealna okazja do integracji środowiska związanego z naszą szkołą. Kolejnym przykładem niestosownego działania pani dyrektor Beaty Artyki było rozwiązanie zespołu kierowniczego i unieważnienie propozycji w sprawie osób proponowanych do nagrody burmistrza i dyrektora.
przyznawanej podczas apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani dyrektor, nie znając kadry pedagogicznej oraz działań podejmowanych przez nauczycieli w ubiegłych latach, sama wyznaczyła osoby, które otrzymały nagrodę. Naszym zdaniem pani dyrektor Aptyka unieważniła wybór osób tylko i wyłącznie z powodu krytykowania ich przez zespół kierowniczy kierowany przez panią wicedyrektor Elżbietę Trzaskowską. A czas przyznania tych nagród dotyczy okresu, kiedy pani Trzaskowska była jeszcze dyrektorem szkoły. Jednym z argumentów ujętych w piśmie członków Rady Rodziców było podważenie autorytetu nauczyciela przy uczniach. Na potwierdzenie tego pozwolimy sobie przytoczyć sytuację, która miała miejsce podczas zawieszenia flagi na apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nauczycielka odpowiedzialna za przygotowanie sali na wyżej wymieniony apel poprosiła jednego z wojskistów o zawieszenie flagi na godła. W momencie, kiedy pani dyrektor usłyszała, że chodzi o pana Woźniakowskiego, stwierdziła, tylko nie Woźniakowski. Zrobi to pani Fuper. Bardzo niepokojące w tym fakcie było to, że podczas wypowiadania tych słów byli obecni uczniowie, którzy to słyszeli. Następną sytuacją poruszaną przez Radę Rodziców było zastraszanie nauczycieli, że zostaną skierowani do rzecznika dyscyplinarnego. Pani dyrektor wielokrotnie straszyła kilku nauczycieli skierowaniem ich do rzecznika dyscyplinarnego lub wpisaniem nagrany do PAN. Jako członkowie Rady Pedagogicznej wyrażamy niezadowolenie z inwestycji poczynionych przez panią dyrektor. W naszym odczuciu środki przeznaczone na remont swojego gabinetu oraz sekretariatu mogły zostać przeznaczone na silniejsze potrzeby i remonty w szkole. Bardzo dziwne było też dla nas to, że remonty rozpoczęły się w czasie roku szkolnego, czyli w czasie, gdy uczniowie uczestniczyli w lekcjach. Niepokojącą sytuacją było nie zatwierdzenie obiecanego dofinansowania na kurs trenerski, który chciał odbyć golfista naszej szkoły. Pani dyrektor stwierdziła, że kurs trenerski jest niepotrzebny i niezgodny z kwalifikacjami nauczyciela wychowania fizycznego. Faktem jest też informacja zawarta w piśmie Rady Rodziców odnośnie niebezpieczeństwa, na jakie narażone były dzieci w związku z zamkniętymi wyjściami ewakuacyjnymi. Jako członkowie Rady Pedagogicznej wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę. W naszej szkole uczy się około 350 uczniów oraz pracuje około 50 osób, co łącznie daje liczbę ponad 400 osób. Czy narażanie takiej ilości osób na niebezpieczeństwo, na przykład pożaru, jest warte zamykania wyjść ewakuacyjnych? Jako osoby odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów nie rozumiemy, jaki cel miała pani dyrektor w zamknięciu wyjść ewakuacyjnych. Powyższe przykłady potwierdzają autentyczność faktów zawartych w piśmie złożonym przez członków Rady Rodziców. Wszystkie niepokojące sygnały, do których przez wiele lat pracy nie byliśmy przyzwyczajeni, chcieliśmy na bieżąco wyjaśnić z panią dyrektor. Niestety z wielką przykrością stwierdzamy, że wielokrotnie pani dyrektor nie miała dla nas czasu. Do czasu objęcia funkcji dyrektora przez panią Aptykę szkoła zarządzało wielu dyrektorów, którzy zawsze znaleźli dla nas czas i drzwi do ich gabinetu były zawsze otwarte. Poprzedni dyrektorzy na płaszczyźnie współpracy pozwalali sobie w pełniącej funkcję wicedyrektora na podejmowanie decyzji w trakcie ich nieobecności, spowodowanej obowiązkami służbowymi. Obecnie osoba pełniąca funkcję wicedyrektora nie może samodzielnie podjąć żadnej decyzji. Z ust pani dyrektor Aptyki słyszeliśmy wielokrotnie sformułowania: nie teraz, nie mam czasu, nie będę teraz z panem rozmawiała. Pomimo wielkich chęci kwestia załatwienia jakiejkolwiek sprawy była prawie niemożliwa. Jednym z podstawowych zadań każdego dyrektora szkoły jest stworzenie przyjaznej atmosfery, na którą składa się właściwa komunikacja. Taka komunikacja powstaje w momencie współpracy nauczycieli, rodziców i dyrektora, który jest przyjazny i zarażający pozytywnymi pomysłami i liderem. Tego wszystkiego obecnie brakuje w naszej szkole. Mottem przewodnim pracy poprzedniej pani dyrektor było: stwórzmy więc najpierw taki klimat naszej szkoły, do której z chęci przyjdą dzieci, rodzice, a przede wszystkim nauczyciele. Życzliwość, uśmiech, wzajemny szacunek będą miały wpływ na pracę, zaangażowanie czy chęć do podejmowania wysiłku przez całą szkolną społeczność, a zwłaszcza kadrę pedagogiczną, która pracując z uczniami bezpośrednio oddziałuje na nich. Takiego podejścia brakuje obecnej pani dyrektor. Wszyscy powinniśmy kierować się zasadą, że dobra szkoła to nie budynki, dobrą szkołę tworzą ludzie. Czyż nie? Z wyrazami szacunku i tyle podpisało się trzech nauczycieli. Także tą skargą też Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
będzie się już się zajmowała. A jeszcze pan Mieczysław chciał. Może ja wrócę do tego uzasadnienia, pani burmistrz, bo ja pamiętam w poprzedniej kadencji, jak byłem, tam nie była ocieplana ta ściana. Tam tylko była elewacja zrobiona do frontu tej części fontanny. Ja nawet sprawdzałem, można z pikulcem zobaczyć, tam nie ma żadnego sklepianu i nie wiem. Dla mnie to też jest to 53 tysiące wydane po to, żeby malować front tylko za te pieniądze. No, to wtedy było to niegospodarne, no, wydaje się. To, dziękuję bardzo. Będziemy zajmować się tym. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś sprawy? Bardzo proszę, pani Czarnecka. Ja mam jedno pytanie odnośnie, bo teraz jak 4 i 8 czerwca odbyły się posiedzenia zespołu do spraw zmian systemu gospodarowania odpadami. Chciałam się dowiedzieć, jakie były wczorajsze konsultacje. Bardzo proszę. Szanowna pani radna, wczoraj spotkaliśmy się z częścią zespołu, w skład którego wchodzili przewodniczący zarządu osiedli. I wczoraj w miarę spokojnie te obrady się odbyły. Pojedynczo pytaliśmy poszczególnych przewodniczących zarządów, za którą z form się opowiadaliby. Więc jakby z liczby, która się opowiedziała, no większość była za metodą od gospodarstwa, a druga jakby część za metodą mieszaną. Dwie osoby były tylko za osobą, za od osoby, tak? Za podniesieniem kwoty. I pozostaniem na tym samym etapie metod, bo my mamy teraz jedną metodę, metodę od osoby w gospodarstwie. A no, głównie no, wypowiadali się tutaj, wypowiadał się były pan prezes NGP-u, który na ten temat i tutaj jakby bardziej się przechylali ku temu, żeby od jednej osoby naliczyć metra sześciennego od pozostałych do gospodarstwa. Część od samego gospodarstwa. Wie panie, chyba lotnisko powiedziało, że żeby od osoby, podwyższyć od osoby, prawda, pobrać. Także zliczymy tą liczbę głosów i wydanych przez radnych i przez członków komisji, w skład których wchodzili przewodniczący zarządu osiedli i wypracujemy na wspólnym posiedzeniu już po 11 w przyszłym tygodniu i zwołamy zespół. No zobaczymy, czy tu, czy w sali gimnastycznej, jakiejś większej, w zależności od tego, jakie tam obostrzenia będą jeszcze panowały i wspólnie no, postaramy się przegłosować jakąś, bo to będzie większościowe pewnie głosowanie, za którąś z tych opcji, które teraz uzyskały jakby, no trzy, które uzyskały, jak widać, większość, prawda? Od osoby z podwyższoną opłatą, od gospodarstwa domowego mniej osób i od zmieszanej metody wczoraj. Około 5-6 osób się za tym powiedziało. Pewnie będziemy na każdą z nich głosować. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Przepraszam, czy będą uwzględnione te ulgi odnośnie kompostowników? O ulgach mówiono niewiele, ale ulgi musimy wprowadzić, bo o ulgach mówi ustawa i do końca roku musimy wprowadzić ulgi od kompostowników. No i chcemy wprowadzić ulgi dla osób, które mieszczą się w kryterium osób, dla których, którym udziela się pomoc społeczna. Jeszcze ja chciałam zadać pytanie, bo mnie pytają mieszkańcy, czy będą uwzględnione ulgi od karty dużej rodziny, bo w niektórych miastach są takie takowe ulgi uwzględniane. Pani radna, powiem szczerze, że nie widzieliśmy, ja nie widziałam takich ulg, ale zobaczymy, jeżeli się da. Ulgi, karta raczej chyba dotyczy innych ulg. Tutaj mamy możliwość przy osobach, które płacą za śmieci, mamy tylko dwa rodzaje ulg. Od osoby, której kryterium dochodowe nie pozwala na płacenie pełnej opłaty z racji jej trudnej sytuacji materialnej i na pewno od kompostownika, tam padały takie propozycje, żeby od powierzchni działki, prawda, zwiększyć. My zaproponowaliśmy po 2 zł od osoby w gospodarstwie, jeśli ktoś kompostownik będzie prawidłowo oczywiście kompostował, bo to nie chodzi o to, że ktoś sobie będzie zrzucał jak zechce,
i one się tam będą rozkładać, to to ma być kompostownik, który spełnia warunki przepisane ustawą prawo budowlane, a więc odległości odpowiednie, odpowiednie zachowanie przepisów sanitarnych i potem ewentualnie odbieranie tych kompostowników przez pracownika i kwalifikowanie tak, do ogniszki. Natomiast sprawdzimy tą kartę i będziemy jeszcze dyskutować, jak wszyscy będziemy się widzieć, to myślę, że o dużych ulgach będziemy mogli jeszcze porozmawiać. Ale ulgi na pewno są obowiązkowe, więc na pewno musimy wprowadzić. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Nie widzę. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta. Dziękuję.